Das wir noch mal hier sein können. Cieszę się, dzisiaj znowu. Cieszę się, że dzisiaj znowu możemy tu razem być. Ich habe gehört, wir haben heute 3 Stunden Zeit. Ja usłyszałem teraz, że mamy dzisiaj 3 godziny czasu. Also habe ich gedacht, wir werden 38 Kapitel heute miteinander durchnehmen. Ist das okay? A więc stwierdziłem, że rozważymy 38 rozdziałów. Jest to okay? Zuallererst ein Vers aus dem Matthäus-Evangelium. Następnie przeczytajmy jeden werset z Ewangelii Mateusza. Rozdział 22, wiersz 32. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 32 wiersz. Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Da kamen Sadduzeer. Przyszli w tym momencie Saduceusze. Zu dem Herrn Jesus, do Pana Jezusa, und stellten ihm eine Frage. I postawili mu pytanie. Lehrer Mose hat gesagt, wenn jemand stirbt, hat keine Kinder. Nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli ktoś umrze, a nie miał dzieci, dann soll sein Bruder sie zur Frau nehmen. To powinien jego brat pojąć tę kobietę za żonę. Wir hatten 7 Brüder. No więc było 7 braci. Und die sind alle gestorben. I wszyscy zmarli. Wessen Frau ist sie dann in der Auferstehung? Czyją ona żoną będzie przy zmartwychwstaniu? Sie stellten eine Frage, postawili to pytanie, an Dinge, die sie nicht glaubten. Na podstawie rzeczy, którą nie wierzyli. Und der Jesus gibt eine ganz herrliche Antwort. Ale Pan Jezus daje doskonałą odpowiedź. Ihr irrt, indem ihr die Schriften nicht kennt. Błądzicie, bo nie znacie Pism, mówi. Noch die Kraft Gottes. Ani mocy Bożej. Und was die Totenauferstehung betrifft, sagt er dann. Ale co dotyczy się zmartwychwstania umarłych? Habt ihr nicht gelesen? To nie czytaliście? Ich bin der Gott Abrahams. Że jest Bogiem, jestem Bogiem Abrahama. Der Gott Isaaks. Bogiem Izaaka. Und der Gott Jakobs. Bogiem Jakuba. Und das Interessante ist. I to interesujące w tym jest. 3 Personen im Alten Testament. 3 osoby Starego Testamentu. Und Gott sagt, ich bin ihr Gott. A Bóg mówi, ja jestem ich Bogiem. Der Gott von Margin. Bóg Marcina. Der Gott von Harald. Bóg Haralda. Der Gott von jedem von uns. I Bóg każdego z nas tutaj obecnych. Gott schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Bóg nie wstydzi się tego, aby tak się nazywać. Was ist das Besondere an diesen 3 Personen? I co jest takiego szczególnego w tych 3 osobach? Das wollte ich gerne mit euch, mit Gottes Hilfe, so ein bisschen durchgehen. To właśnie chciałbym z wami z Bożą pomocą rozważyć. Was ist eigentlich das Besondere an Abraham? Co jest takiego szczególnego u Abrahama? Normal mache ich viel lieber mit Kindern. Bardzo chętnie to robię z dziećmi. Damit die Kinder mir eine Antwort geben. I daję dzieciom takie pytanie, aby one mi odpowiedziały. Aber da sie sich nicht trauen, ale żeby też nie były smutne, muss ich die Antwort selbst geben. To w końcu muszę ja dać tę odpowiedź. Und ich hoffe, sie ist richtig. Ja mam nadzieję, że daję ją prawidłową. Abraham wird auserwählt. Abraham został wybrany. Ein Mann aus einem Volk. Jeden człowiek z potężnego ludu. Das ist, was Abraham kennzeichnet. To cechuje Abrahama. Aber es kennzeichnet noch etwas, sein ganzes Leben. Ale jeszcze coś cechuje jego całe życie. Was macht Abraham? Co czyni Abraham? Er baut Altäre. On buduje ołtarze. Das werden wir näher mal sehen, wie das so bei Abraham so läuft. I zobaczymy, jak to przebiegało u Abrahama. Was zeichnet eigentlich den Isaak aus? Co w takim razie charakteryzuje Izaaka? Er ist ein bisschen unbekannt oft. Jest tak to mniej znane. Was ist das große Vorrecht von Isaak? Jaki jest ten główny przywilej Izaaka? Er ist Sohn. On jest synem. Wir sind gekommen zur Sohnschaft. My też jesteśmy, doszliśmy do synostwa. Und was sehen wir in seinem Leben? A więc co widzimy w jego życiu? Er macht all diese Wasserquellen, all das, was unter Abraham mal gekannt war. On odkopuje te studnie, jak wiemy, które były już za czasów Abrahama. Die baut er wieder auf, die Brunnen. I on je odbudowuje, odkopując. Und was ist das Besondere bei Jakob? Ale co szczególnego jest w Jakubie? Und der Jakob ist mir, meinem Herzen am nächsten. A muszę powiedzieć, że Jakub jest taki najbliższy memu sercu. Nicht, weil ich mich nicht freue über einen Mann des Glaubens wie Abraham. Nie to, żebym się nie cieszył z takiego męża wiary jak Abraham. Aber Jakob hat
kennzeichen ein ganz besonderes Wesen. Ale Jakub cechuje się szczególną taką osobowością. Und das ist Gnade. A to jest łaska. Unsere Zeit heute wird charakterisiert durch Gnade. Nasz czas teraz obecny jest charakteryzowany przez łaskę. Wenn du bedenkst das Evangelium, was heute gepredigt wird. Jeśli pomyślisz nad tym, że jeszcze dzisiaj głoszona jest Ewangelia, ist das Evangelium der Gnade. To jest to Ewangelia łaski. Wir wollen mal so ein bisschen hineingehen in das Leben von Abraham. Przejdźmy więc teraz do życia Abrahama. Wir gehen in das erste Buch Mose. Przechodzimy oczywiście do pierwszej Mojżeszowej. Wir gehen in ein Buch Bereich hinein. Więc przechodzimy w duży zakres tej księgi. Was ungemein wichtig ist zum Verständnis von dem ganzen Wort Gottes. Jest to księga, która jest niezwykle ważna dla zrozumienia słowa w ogóle Bożego. In der ersten Mose ist sozusagen wie so eine große Ouvertüre: im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Bo właściwie ta księga zaczyna się tą uwerturą Bożą: na początku stworzył Bóg nieba i ziemię. Und ich muss immer so ein paar kleine Geschichten erzählen, weil ja Kinder da sind. Ale że są dzieci, to jeszcze małą historię chciałbym tutaj. Erlaubt mir einen kleinen Abschwenk, obwohl das nicht das Thema ist heute. Chociaż to troszeczkę odbiega od tematu. Das ist ein Mann in Indien. Był człowiek w Indiach. Und ich weiß, vielleicht habe ich schon mal erzählt. Nie wiem, czy już to nie opowiadałem czasem. Egal, die Geschichte ist so herrlich, weil sie den Geist Gottes atmet. Ale to nie ma znaczenia, bo ta historia aż tchnie Duchem Świętym. Der Mann kam aus Deutschland. Ten człowiek pochodził z Niemiec. Manchmal kommt aus Deutschland auch was Gutes. Czasami coś dobrego pochodzi z Niemiec. Und der ging nach Indien mit dem Evangelium. Ale on poszedł do Indii, aby głosić Ewangelię. Samuel Hewisch hieß dieser Mann. To jest, nazywał się Samuel Hewisch. Er wurde sehr schnell bekannt unter den Leuten dort in der Gegend, wo er wohnte. On bardzo szybko stał się znany pośród tych ludzi, gdzie zamieszkał. Und in Indien waren sehr viele englische Soldaten stationiert. A w tych Indiach było dużo angielskich żołnierzy. Und er merkte sehr bald. I on zaraz zauważył. Nicht nur die Heiden brauchen den Erlöser, sondern auch die sogenannten Christen. Że nie tylko ci poganie tamtejsi, czyli Hindusi, potrzebują Zbawiciela, ale ci tak zwani chrześcijanie również. So besuchte er auch die ganzen Garnisonen der Briten. I tak się złożyło, że dostał się z odwiedzinami do garnizonu brytyjskiego. Und mein Freund Johnny, einer der schlimmsten Typen der Soldaten, der los hoch die Tassen. I jeden z takich żołnierzy tam, który lubiał się napić. Sitzt in der Kantine beim großen Glas Bier. Tak właściwie stał akurat też i w kantynie z dużą szklanką piwa. Hast du schon gehört, Johnny, der Hewisch soll kommen? Ale ktoś mu do niego mówi: słyszałeś, do tego co pił, ma tu przyjść Hewisch. Wer ist das denn? Któż to taki jest? Das ist doch dieser Prediger aus Deutschland. To jest ten kaznodzieja z Niemiec. Der alle Leute missioniert. Który ewangelizuje wszystkich ludzi. O, lass den mal kommen. O, dobra, to niech przyjdzie. Du wirst mal sehen, was ich dem sage. To zobaczycie, co ja mu powiem wtedy. Mann, ich mach den fertig. Ja go załatwię. Mit seinem Jesus. Z jego Jezusem. Die Tage vergehen. Mijają dni. Es ist sehr heiß. Jest bardzo gorąco. Wie so im Sommer manchmal. Jak to wiadomo latem bywa. 40 Grad. 40 stopni. Er liegt zu Hause in seiner Hängematte. I leży on, der Offizier. Hängematte? Der Soldat Johnny. I ten żołnierz John, ten pijący, leży sobie w swoim takim wygodnym łóżku. Man hat ihm zwar gesagt, er besucht besonders die schlimmsten von der Garnison. Bo jemu powiedziano już właściwie, że ten Samuel odwiedzi najgorszy w tym garnizonie. Aber alles vergessen. Ale on to już i tak zapomniał. Er trötte. On sobie po prostu siedział i klepał. Emanea. Ale słyszy nagle kroki, które zbliżają się do niego. Auf einmal steht so eine Hünengestalt in der Tür. I nagle stoi jakaś postać w drzwiach. Schwarze Sachen an. I właściwie na czarno niemalże ubrana. Holen Sie das Buch. I przynoszę księgę, mówi. Er denkt, Buch. Was Buch? Ale jaką księgę? Bestimmt nicht meine Romane. Przecież to nie moje chyba powieści. Schlüpfrigen Geschichten. Albo jakieś historyczne księgi. Früher, Gott sei Dank, gab es in der Garnison noch überall eine Bibel. Ale kiedyś jeszcze właśnie dawniej było to jeszcze w miarę normalne, że w garnizonach była dostępna Biblia. Er hatte nie ein Bild von dem Hewisch gesehen. Ale on nigdy nie widział obrazu Hewisza tego.
Samuela. Aber er merkte offensichtlich, das muss dieser Hebig sein, Samuel Hebig. Ale on się zorientował, właściwie widząc jego, że to jest on ten, który miał przyjść. Er holt die Bibel. I on przyniósł ze sobą właśnie Biblię. Schlagen Sie auf. I mówi, otwórzmy ją. 1. Mose 1, verse 1 und 2. I otworzył pierwszą Mojżeszową, wiersz pierwszy i drugi. Und er liest. I przeczytał to. Na początku stworzył Bóg niebo, ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wollte er nicht was sagen gegen ihn? Czyż nie chciał tym samym powiedzieć coś przeciwko niemu? Kein Wort. Nie, wcale. Er traut sich gar nicht. Gdzie? Er traut sich nicht. Nie zdobył się na to. Wir knien nieder und beten. Ale powiedział, uklęknijmy i módlmy się. Und dann knien sie nieder und beten. I tak się stało. Und das, wie ein Gewitter kommt das alles über ihn. Ale tak na właściwie nic takiego specjalnego się nie stało. Er steht raus, geht raus. I tak naprawdę ten Samuel, kiedy pomodlił się, bo on się modlił i wyszedł stamtąd. Was war das? Cóż to było? Er war schockiert. On był tą całą sytuacją jako taki obserwator czy uczestnik zszokowany. Nächsten Tag. Następnego dnia. Sehr heiß wieder. Znowu tak gorąco. Liegt in der Hängematte. Znowu sobie leży. I znowu słyszy te kroki zbliżające się. Immer näher. Coraz bliżej. Da steht er schon wieder. I znowu powstał. Holen Sie das Buch. I mówi, niech pan weźmie teraz tą księgę. Schlagen Sie auf. Niech pan ją otworzy. 1. Mose 1. Pierwsza Mojżeszowa 1. Verse 1 bis 2. Pierwszy wiersz i drugi. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. I znowu on bierze i teraz przeczytał. Und die Erde war wüst und leer. Znowu ten drugi wiersz. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. I znowu do końca Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wir knien nieder und beten. I znowu uklęknął i modlił się. Kein Einwand. Żadnego sprzeciwu nie wyraził ten Kein was oficer. Ich werde ihm zeigen. Nic mu nie groził czy nie pokazywał. Neben ihm kniet dieser schwarze Mann. I obok niego właśnie uklęknął też on. Mit wem redet der? I właściwie o kim on mówi? Wie mit einem Freund. Ale tak naprawdę ta modlitwa była skierowana jak do przyjaciela. Und er sagt ihm, er möge ihm doch bitte die Augen öffnen. I słyszy ten oficer, że Samuel modli się, żeby Bóg otworzył mu oczy. Damit er kennt, dass er den Jesus braucht. Żeby poznał to, że on potrzebuje Pana Jezusa. Dann sagt er Amen. I mówi Amen. Geht raus. Wychodzi. Ist weg. I odszedł. Er bleibt zurück. A ten znowu zostaje w swoim pomieszczeniu. Hat die Bibel vor sich. Ma tą Biblię przed sobą. Was hat er da gelesen? I co on później dalej czytał? Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Pierwszy wiersz przeczytał, na początku stworzył Bóg nieba i ziemię. Gott ist aktiv. Bóg jest czynny. Gott handelt. Bóg działa. Und dann wurde die Erde wüst und leer. A ziemia była pustkowiem i chaosem. Und er denkt an sein Leben. I wtedy dopiero zaczął myśleć o swoim życiu. Wüst und leer. Pustka i chaos. Aber was er nicht weiß, ale to, czego nie wiedział, der Geist Gottes schwebt über ihm. Że Duch Boży unosił się teraz nad nim. Und macht ihm klar, dass er den Herrn Jesus braucht. I uświadamiał mu tym samym, że on sam potrzebuje Pana Jezusa jako Zbawiciela. Am nächsten Tag. Następnego dnia. Wieder hört er die Tritte. Znowu słyszy te kroki zbliżające się. Wieder steht auf einmal in der Tür dieser große schwarze Mann. I znowu stoi ten czarny człowiek Samuel w drzwiach. Da vorne sitzt ein zerknirschter Soldat. Ale teraz już nie widzi leżącego sobie na posłaniu beztrosko człowieka, lecz skruszonego żołnierza. I on wie też, że to przyszedł Hebiś. Herr Hebiś. I mówi do niego, panie Hebiś. Wie kann ich gerettet werden? Jak mam być zbawiony? Und der Hebiś auf einmal ein ganz anderer Mann. Ale Hebiś jakby widzi już innego człowieka w nim. Wie ein Hirte zum Schaf. I podchodzi do niego jak pasterz do owcy. O mein Freund, wie habe ich dafür gebetet, dass du das fragst. O mój przyjacielu, jak ja się bardzo modliłem, żebyś ty w końcu zadał to pytanie. Und er erklärt ihm das Evangelium von dem Herrn Jesus Christus. I głosi mu tym samym, objaśniając Ewangelię o Panu Jezusie. Sie beten zusammen. I wtedy już razem się modlą. Und ein Johnny, ein neuer Mensch steht auf. Ale kiedy ten oficer już staje, staje jako nowy człowiek. Und wie echt diese Bekehrung war. I jak prawdziwe było to nawrócenie. Zeigt, dass der Herr diesen jungen Mann später gebraucht hat, noch in anderen Ländern für seine Sachen. To pokazuje to, że tego oficera kiedyś
Pan użył już w innych krajach dla swojego dzieła. Das erste Buch Mose, hat jemand mal gesagt, ist das Saatgut der Bibel. Ist das? Saatgut. Pierwsza Mojżeszowa jest tą esencją właściwie, można powiedzieć, w Biblii. Ich lerne, wo alles herkommt. Bo ja tam się uczę, skąd wszystko się bierze. Ich lerne, wie Sünde in die Welt kommt. Ja uczę się tam, skąd grzech się bierze na świecie. Ich lerne über die Verheißung eines Erlösers. I również uczę się o obietnicy o Zbawicielu. Ich lerne, wie zum Beispiel sich die ganze Menschheit ausgebreitet hat. I również widzę to, jak się rozprzestrzeniła cała ludzkość. Und ich lerne auch, was im Herzen des Menschen ist. I w ogóle uczę się tego, co jest w ludzkim sercu. Und wie scheinbar alles zerstört ist. I właściwie jak z pozoru wydaje się być wszystko zniszczone. Weil Sünde in die Welt kommt. Ponieważ grzech wszedł na świat. Und zu allen Menschen durchgeht. I doszedł do wszystkich ludzi. Da sagt Gott sich, ich nehme hier einen Menschen. I Bóg mówi, ja obieram sobie jednego człowieka. Und fange mit ihm ein ganz neues an. I rozpoczynam z nim coś całkowicie nowego. Und den holt und sucht ihn aus Ur in Chaldea. I tak właśnie patrząc na Abrahama teraz, właśnie on powołuje go z Ur Chaldejskiego. Und ihm gibt er Verheißungen. Jemu daje obietnicę. Und der Abraham geht los. I Abraham rusza. Und zwar mit seiner Frau. Owszem, ze swoją żoną. Mit seinem Vater. Ze swoim ojcem. Mit seinem Neffen. I ze swoim bratankiem. Und vielleicht auch ein Teil von seinen Knechten. I być może z jakąś grupą swoich sług. Er muss lernen, dass der Vater offensichtlich nicht gerufen ist. I on musi się też nauczyć, też Abraham, tego, że ojciec nie był tym przedmiotem powołania. Und dort stirbt in Haran stirbt Tara. I jak wiemy, w Haranie umiera Terach, ojciec Abrahama. Und dann kriegt er die Verheißung. I otrzymuje wtedy tą obietnicę. Dort in Haran in Chaldea. W tym Haranie, czy jeszcze wcześniej w Ur. Da hat Gott zu ihm gesprochen. Wtedy Bóg do niego mówił. Geh aus deinem Land. Wyjdź ze ziemi swojej. Aus deiner Verwandtschaft. Ze swojej rodziny. Im Haus und das Haus deines Vaters. I z domu ojca swego. Und in das Land, das ich dir zeigen werde. Do ziemi, którą ci wskażę. Und Abraham. I Abraham. Glaubt Gott. Uwierzył Bogu. Das ist etwas ganz beeindruckend, weil wir das Prinzip des Abrahams finden. Genauso in deinem und meinem Leben. To jest bardzo naprawdę niezwykłe, ponieważ tą zasadę widzimy tak samo w naszym, twoim i moim życiu. Und Abraham kommt nach Kanaan. I Abraham przychodzi do Kanaanu. Und er zieht durch Land von bis zu dem Ort Sichem, bis zu der Terebinte von Mores. I przechodzi cały kraj aż do dębu More przez Sychem. Und dort erscheint ihm der Herr wieder. I tam pojawia się, objawia mu się Pan ponownie. Und dort i tam baut er ein Altar, właśnie ten erste Altar. Ich will nicht auf die einzelnen Samuel. Bardzo dobrze. Bardzo. Bardzo dobrze. Dobra? Bardzo dobrze. Tak, bardzo dobrze. Dziękujemy. Tam buduje ołtarz. Was mir bei Gottes Männern und Frauen auffällt in der Bibel. Co rzuca mi się w oczy w przypadku osób, kobiet i mężczyzn wierzących w Biblii, dass Gott keine Superhelden schafft. Że wcale Bóg nie zajmuje się jakimiś wielkimi bohaterami, jakimiś wielkimi postaciami. Abraham wird Freund Gottes später genannt. Ale później Abraham jest nazwany przyjacielem Boga. Wir werden das später noch sehen. Później to jeszcze zobaczymy. Aber diese Freunde Gottes haben Mängel, genauso wie du und ich. Ale tak samo ci przyjaciele Boże, jakbyśmy tak ich ujęli, mają braki, tak samo jak i my, jak ty i ja. Denn es steht hier in Kapitel 12. Bo w 12. też rozdziale czytamy. Es entsteht eine Hungersnot im Land. Powstał głód w tym kraju, gdzie Abraham zamieszkał. Was macht Abraham? Co czyni wtedy Abraham? Er geht nach Ägypten hinab. On schodzi, dosłownie mówiąc, do Egiptu. Dort hat er seine Frau ist auch mit dabei. Ma tam oczywiście, idzie ze swoją żoną. Und offenbar ist diese Frau eine sehr schöne Frau. I najwidoczniej ta żona jest piękną kobietą. Sie heißt Sara. Nazywa się Sara. Und die wird in das Haus des Pharao geholt. I ostatecznie trafia ona do domu faraona. Und das hat wirklich keine guten Folgen. I to nie ma niestety dobrych następstw. Abraham, dem geht es gut.
Abrahamowi owszem, może patrząc wiedzie się dobrze. Wir könnten manchmal denken, Mensch, wenn wir so bestimmte Wege gehen. Bo może i my tak pomyślimy, że jeśli pójdziemy pewnymi określonymi drogami. Wenn es mir gut geht, wird das schon richtig sein. Że jeśli mi jest dobrze i dobrze się powodzi, to to jest ta właściwa droga. Der Herr schlägt den Pharao und sein Haus mit großen Plagen. Ale widzimy, widzimy, że Pan uderza dom Faraona wielkimi plagami. Und dann wird ihm auf einmal klar, so steht es in Kapitel 12, Vers 18. I w 18 wierszu tak naprawdę jest Faraon wzywa Abrahama do siebie, Abrahama. Warum hast du mir eigentlich nicht gesagt, dass das deine Frau ist? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Ich habe sie mir zur Frau genommen. Ja sobie ją wziąłem za żonę. Als Abraham aus Ägypten wieder zurückzieht. I kiedy Abraham wychodzi z Egiptu. Und da seine Frau bei ist. I jego żona jest z nim. Und Lot war auch dabei. Jest również i Lot. Da heißt es in Kapitel 13, Vers 2, er war sehr reich geworden. To czytamy w 13 rozdziale, drugi wiersz. Abraham był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. Ich möchte das mal so anwenden für uns, für unser Wohlergehen. Chciałbym to zastosować do naszego dobrobytu. Für unsere Karriere, die wir vielleicht haben. Do naszej kariery, którą być może czynimy. Das ist ein junger Mann. Jest to młody człowiek, przykładowo. Super nette Frau. Ma miłą kobietę, żonę. Bekommt ein tolles Angebot. I otrzymuje doskonałą ofertę pracy. Bei der Firma Nutzlos und Company. Przy jednej, w jednym koncernie. Du kannst da wirklich ganz tolle Karriere machen. I mówią mu, tu u nas możesz zrobić karierę. Was machst du da? I co? Co się dzieje wtedy? Da war ein junger Mann. I był taki młody człowiek. Der stand genau vor dieser Entscheidung. I właśnie stanął dokładnie w takiej sytuacji, o której mówimy. Ford Motor Company bietet ihm super Job. Pewna, pewien koncern zaproponował mu bardzo dobrą pracę. Aber du musst dir klar sein, bei uns gilt Ford immer zuerst. Ale musi ci to być następnie jasne, że u nas po pierwsze. Und dann, no, noch mal, dann kommt immer noch Ford. I to jeszcze dalej kolejne rzeczy mu przedstawili. Und dann vielleicht die Familie. Ale być może nawet i wiąże się to z pewnym ograniczeniem rodziny w twoim przypadku. Na pierwszym miejscu. Proszę? Koncern miał być na pierwszym. Koncern, tak, koncern na pierwszym miejscu, tak. Also jetzt hat er natürlich das die Schwierigkeit. Tolles Gespräch, er wird ihn gleich nehmen. A więc właściwie rozmowa kwalifikacyjna, właściwie miał już podjąć tą pracę. Was soll ich sagen? Co mam teraz powiedzieć, myśli Ford, sobie. Ford Motor Company in allen Dingen in meinem Leben zuerst. A więc ma być na pierwszym miejscu ten, ta firma w moim życiu? Das kann ich nicht, sagt er. To nie może tak być, mówi. Also sagt er diesem Mann, a więc odpowiada ten człowiek. Ich bin gläubig an den Jesus Christus. Ja jestem wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa. In meinem Leben ist zuallererst der Herr Jesus Christus. W moim życiu na pierwszym miejscu będzie zawsze Pan Jezus. Als zweites in meinem Leben kommt meine Familie. Na drugim miejscu będzie moja rodzina. Und am dritten Stelle könnte sein, dass vielleicht Ford Motor Company kommt. A być może na tym trzecim miejscu znajdzie się ten koncern, ta firma. Dieser Mann hat dann auch eine andere Stelle bekommen. I ten człowiek dostał inną pracę. Weil Ford Motor Company war nicht mehr an ihm interessiert. Bo ta firma już nie była nim zainteresowana. Ihr Lieben, das wollen wir lernen aus der Begebenheit, wenn Abraham geht in die Welt und die Welt macht ihn reich. To możemy zauważyć, żebyśmy to uchwycili, że idzie Abraham do świata i świat go czyni bogatym. Wir haben ja so zwei Blöcke, ich versuche so bis 20 nach. Mamy dwie części, ja spróbuję do 20 po. Geschichte von Abraham und Isaac. Aby Abrahama i Izaaka omówić. Und die zweite Teil nach so einer kurzen break dann die Geschichte von Jakob. Po krótkiej przerwie później zajmiemy się w drugiej części Jakoba. Und ich hoffe, es geht mir nicht mehr wie gestern, dass ich auf die Uhr gucke und dabei vergesse, was ich noch sagen wollte. Ale mam nadzieję, że nie będę co chwilę patrzył na zegarek i tym samym zapomnę, co mam mówić. Lot geht mit Abraham. Lot idzie z Abrahamem, z Abrahamem. Und wir können manchmal als Brüder sehr geistlich sein. I możemy jako bracia być nieraz duchowi. Aber wir sind leider nicht immer geistlich. Ale nie zawsze jesteśmy duchowi. Der Lot hat von Abraham gelernt. Bo Lot uczył się też od Abrama. In Ägypten werde ich reich. I tego się nauczył, że w Egipcie mogę być bogaty. Und lass mich vorneweg was über Lot sagen. Ale pozwólcie jeszcze następnie coś na temat Lota powiedzieć. Man hätte wahrscheinlich nie gewusst, dass Lot ein Gläubiger ist. Właściwie nigdy byśmy nie byli przekonani o tym, że Lot jest wierzącym człowiekiem, wenn das nicht das Neue Testament gesagt hätte. Gdyby nam to nie przedstawiał Nowy Testament. Jetzt
gibt es Ärger zwischen Abrahams Knechten und Lots Knechten. I widzimy, dochodzi tutaj do pewnego sporu pomiędzy sługami Abrahama i Lota. Und wollen wir ja nicht, sagt Abraham zu Lot. Hör mal, wir sind doch Brüder. Ale mówi Abraham do Lota, my jesteśmy braćmi, tak nie powinno być. Guck mal da hinten raus, guck mal, alles wunderschöne Gegend. Obejrzyj się wokół, zobacz, jak piękne są okolice tutaj. Und das war, da gab es noch kein totes Meer und all diese Dinge, da war alles noch in Blüte. Wszystko było wtedy kwitnące, nie było jeszcze przecież wtedy Morza Martwego. Wunderschöne Städte, Sodom, Gomorra. Cudowne miasta jeszcze piękne, Sodoma i Gomorra. Guck sie an, was willst du nehmen? A więc spójrz na to wszystko, obejrzyj i zdecyduj, co chcesz wziąć. Und der Lot, der sieht das. I Lot, patrząc na to, sieht ja aus wie der Garten Eden, wo wir herkommen. I teraz porównuje to, że to wygląda jak ogród Eden. Also wir merken, dass ganz anders wie es heute aussieht. A więc widzimy, że to całkowicie inaczej wyglądało niż dzisiaj. Aber es sieht sogar aus wie das Land Ägypten, wo wir gerade waren. Ale też zauważmy, on to przyrównuje jak ziemia egipska, tam skąd przecież wyszli. Ich nehme das. Ja wezmę to. Decyduję. Und dann zieht er ostwärts und sie trennen sich. I rozdzielają się i on odchodzi na wschód. Und jetzt sagt er, nachdem Lot weg ist, sagt er, Abraham. I kiedy Lot już odchodzi, Abraham zostaje. Schau den Ort, wo du bist. I teraz Bóg mówi do niego, zobacz tą ziemię, w której się Norden, znajdujesz. Süden, Osten, Westen. Na północ, południe, wschód i zachód. Das ganze Land ist dein. Twój jest ten cały kraj. Und na Abraham, er hat keine Kinder. Abraham nie ma jeszcze tutaj dzieci. Aber du bekommst Nachkommen wie Staub auf der Erde. Ale ty będziesz miał potomstwo jak piasek ziemi. Kannst du Staub zählen? Czy możesz policzyć piasek wie ziemi? Wie Staubkörner gibt es auf der Erde? Ileż to ziaren piasku jest na ziemi? Unzählige. Niezliczone ilości. Dort schlägt er sein Zelt auf. I rozbija tam namiot. Er ruft den Namen des Herrn an. Wzywa imienia Pana. Und dort baut er dem Herrn einen Altar. I tam buduje Panu ołtarz. Ihr Lieben, wir wollen uns ein bisschen noch beschäftigen mit der Zeit, wie es weitergeht, aber Gott gibt ihm noch mal eine Verheißung, Kapitel 15. Bo spójrzmy dalej na historię Abrahama, w 15 rozdziale Bóg kolejny raz mu coś obiecuje. Gott offenbart sich immer mehr diesen Vätern, diesen Glaubensvätern. I tam objawia się właśnie temu ojcu, tym potomkom. Sagt der Abraham, ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Ale mówi na wstępie Abrahamie, ja jestem twoją tarczą i twoją zapłatą. Sagt er, pass auf, Gott, ganz ehrlich, das hilft mir gar nicht, ich habe keine Kinder. Ale Abraham mówi, to tak naprawdę nic mi nie daje, ja nie mam dzieci. Und der Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. A dziedzicem mego domu ma być Eliezer z Damaszku. Und du hast mir Nachkommen wie Sand, wie Staub gegeben, aber ich krieg keine. Ty obiecujesz mi potomstwo jak piasek ziemi, ale ja nie mam żadnego. Da sagt Gott, pass mal auf, Abraham. Ale Bóg mówi, uważaj, Abrahamie. Der Eliezer von Damaskus wird dich nicht beerben. To nie Eliezer będzie twoim dziedzicem. Sondern lecz aus deinem Leib wird jemand hervorgehen. Z twoich kości, z twojego wnętrza wyjdzie ktoś. Guck mal, jetzt ist ganz dunkel draußen. Zobacz, jest całkowicie ciemno. Jetzt guck mal ins Universum. I teraz obejrzyj ten cały nieboskłon. Was sieht man, wenn man hochguckt, Kinder? Co widzieć? Co widać, dzieci, was kiedy patrzycie w nocy i na niebo? Co widać? Co? Czterno. Tak. Sehr gut. Bardzo dobrze. Kannst du die zählen? Czy możesz je policzyć? Nie. Nie. Interessant. Er sagt, ja, wir haben vorher von dem Staub gesprochen, jetzt spricht er von den Sternen. Interesujące jest to, mówiliśmy wcześniej o piasku, a teraz mówi o gwiazdach. Und in der Mars südlichen Hemisphäre ist das noch nicht. Czy to Mars, czy Venus, to myślę, że nie. Also wir können noch ähnliche Sternbilder sehen, als Abraham gesehen hat. A więc i dzisiaj również możemy tak samo i my patrzeć na gwiazdy, jak Abraham je widział. Mit unseren kleinen Augen sehen wir vielleicht 3000 Sterne. Być może naszymi oczyma jesteśmy w stanie zobaczyć 3000 gwiazd. Vielleicht war zu Abrahams Zeit die Sichtverhältnis noch ein bisschen besser, lass ihn mal 10.000 gesehen haben. Być może to spojrzenie mogło być lepsze w tamtych czasach i może widział 10.000, nie wiem. Lass ihn vielleicht Millionen gesehen haben. Nawet jeśli byś widział milion. Gott wusste schon damals, als es noch gar keine Fernrohre gab. I jeszcze Bóg wiedział wtedy, kiedy nie było tych teleskopów. Als es noch kein Hubble-Teleskop geben konnte. Gdzie w ogóle jeszcze teleskopem nie można było gwiazd oglądać. Da wusste Gott schon, dass die Zahl der Sterne nicht genannt werden kann. To już wtedy Bóg powiedział, że gwiazd nie da się zliczyć. So ähnlich wie der Staub, der am Ufer des Meeres, der Sand, der am Ufer des Meeres. Tak samo właśnie przyrównując to do ziaren piasku na brzegu morza. Abraham hört die Botschaft.
Abraham słyszy to poselstwo. Und er glaubt dem Herrn. I uwierzył w to, co było mu powiedziane, Panu. Und das ist etwas ganz Gewaltiges. Einmal diese, es gibt so diese beiden Verheißungen. Die Sterne am Himmel. I to są te cudowne właśnie obietnice, a więc gwiazdy na niebie. Und den Staub auf der Erde. I piasek na ziemi. Das heißt, deine Nachkommen werden sein einmal wirklich mit irdischen Verheißungen. A więc będzie twoje potomstwo z jednej strony z ziemskimi błogosławieństwami. Da wird Israel rauskommen. I to będzie dotyczyć Izraela. Aber die Nachkommen Abrahams sind auch, haben auch himmlische Verheißungen. Ale również potomstwo Abrahama będzie miało niebiańskie obietnice. Und das kommen alle hervor, die an den Jesus Christus glauben. I to dotyczy wszystkich tych, którzy wierzą w Pana Jezusa. Gott wusste das schon. Bóg to już wiedział wtedy. Als kein Mensch daran gedacht hat. Kiedy jeszcze żaden człowiek nie był w stanie o tym pomyśleć. Und die Sarah gebiert ihm nicht, steht in Kapitel 16. 16 rozdział, jak wiemy, Sara nie rodzi. Ich kriege keine Kinder, Gott, du hast versprochen. Nie ma wciąż dzieci, a Boże, ty obiecałeś. Und dann hilft er selbst nach. I niestety zaczyna sobie pomagać samemu. Und dann kommt auf Vermittlung von Sarah kommt diese Hagar. Jest za pośrednictwem Sary dochodzi do połączenia z Hagar. Ja, bekommt er durch ein Kind. No i jest dziecko rzeczywiście. Der heißt Ismael. Zostaje nazwany Ismael. Und eigentlich war das keine große Kiste, ja? Mal eine Nacht, mal kurz mal mit der Magd von Sarah geschlafen. Właściwie jedna tylko noc, być może z tą niewolnicą Hagar. Das war nicht Gottes Plan. To nie był Boży plan. Ein Fehltritt. Jeden błędny krok. Von Abraham. Abrahama. Brachte dem Volk Gottes heute, jetzt nenne ich mal Israel als Volk Gottes. Sprowadził na lud Boży, do dzisiaj mówię to. Mindestens 300 Millionen Feinde. Właściwie patrząc na Izrael, oczywiście około 300 milionów. 300 milionów właściwie wrogów. Być może nawet i więcej. Ismael wird der Vater der Araber. Ismael zostaje ojcem wszystkich Arabów. Und der Ismael wird nicht die Verheißung bekommen, die Gott verheißen hat. I tak naprawdę to nie Ismael dostaje te obietnice, które były przyobiecane. Aber er soll doch ein Nachkommen bekommen. Ale miał mieć on potomka, Abraham. Und jetzt ist es schon so, dass Abraham, jetzt sage ich mal in der Sprache des Neuen Testamentes, er sieht seine Frau an. I teraz mówię to językiem nowotestamentowym, on patrzy na swoją żonę. Und du bist schon alt. Ty jesteś już stara. 90 Jahre. 90 lat. Hat keine Regel mehr. Ustało już to, co było u kobiet. Kann keine Kinder mehr bekommen. Właściwie niemożliwe, żeby miała dzieci. Die Bibel nennt das den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Słowo Boże nazywa to umarłe, czy obumarłe łono Sary. Es ist unmöglich, dass da noch Kinder kommen können. To jest niemożliwe, żeby z czegoś takiego wyszło dziecko. Jetzt hat Gott das aber verheißen. Ale to przecież obietnica Boża. Da kommt er selbst zu Besuch. I sam Pan przychodzi go odwiedzić w rozdziale 18. Und ich mache das mal auch so. Ist was herrlich, wenn man sieht, wie Gott selbst drei Männer stehen, Kapitel 18, Vers 2. 18. rozdział, drugi wiersz, widzimy trzech mężów. Er läuft ihnen dem Eingang des Zeltes entgegen, beugt sich nieder. I Abraham wybiega mu na spotkanie, składa mu pokłon. Herr, wenn ich doch Gnade gefunden in deinen Augen, Vers 3. Trzeci wiersz, rzekł, Panie, jeśli znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego. Geh doch nicht vorbei. Nie omijaj, proszę. Und Gott bleibt da. I Bóg pozostaje. Dann wird er beköstigt von Abraham. Jest ugoszczony przez Abrahama. Ich möchte jetzt nicht, was ist alles auch in dem Vorbild, möchte ich gar nicht drauf eingehen groß. Nie chcę za bardzo teraz wchodzić w te obrazy, które tu się znajdują. Aber er hat eine Botschaft für ihn. Ale jest poselstwo dla Abrahama. Kapitel 18, Vers 10. W 10. wierszu tego rozdziału czytamy. Sara, deine Frau wird schwanger werden. Na pewno wrócę do ciebie za rok, o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Sorry. Abraham kennt ja auch so ein bisschen die Vorgehensweise der Biologie. Ale Abraham, jakby znając na tyle przynajmniej ludzkość, specyfikę ludzkiego ciała, biologię. Sie waren, Vers 11 sagt hier, sie waren alt, hoch betagt. I pisze to, oddaje nam to 11 wiersz, że Abraham i Sara byli starzy w podeszłym wieku. Und die Sarah lauscht. I co? Sara też podsłuchiwała, co było mówione. Und weiß genau, irgendwie wir alten Männer und Frauen, dass wir da kommen keine Kinder mehr, das ist ganz normal.
I właściwie to niemożliwe, żeby ze starych ludzi jeszcze teraz mogło wyjść dziecko. Und da kommt eine ganz interessante Antwort von Gottes Seite. Ale interesująca odpowiedź pada z Bożej strony. Ist für den Herrn eine Sache zu wunderbar? Czy dla Pana jest jakaś rzecz niemożliwa? Sara lacht darüber. Sara śmieje się z tego. Und der Name, den sie von dem Kind bekommen. I to, das Kind geben, dem Kind geben. I to imię, które ma też dać dziecku, jest jej podane. Der wird sie immer daran erinnern, dass für Gott keine Sache zu wunderbar ist. I to imię właśnie, czyli Izaak, będzie zawsze jej przypominać, że dla Boga wszelka rzecz nie jest niemożliwa. Und dann wird etwas ganz Wunderbares über Abraham gesagt. I jest coś powiedziane też cudownego o Abrahamie. Vers 17. W 17 już później wersecie. Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will. Czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Gott weiß, wie die Situation weitergeht in seinem Leben. Bo Bóg wie doskonale, jak sytuacja będzie się rozwijać dalej w jego życiu. Wir sehen immer nur einen ganz kleinen Korridor. My tylko widzimy czasem mały korytarz. Gott sieht alles. Ale Bóg widzi wszystko. Er wird zu einer großen, mächtigen Nation werden. Abraham ma się stać potężnym, wielkim narodem. Denn ich habe ihn erkannt, sagt er jetzt Vers 19. A w 19 wierszu mówi, wybrałem go, bowiem. Dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm befehle. Aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana. Damit sie den Weg des Herrn bewahren. Aby strzegli drogi Pana. Gerechtigkeit und Recht auszuüben. Zachowywali sprawiedliwość i prawo. Damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Ich habe ihn erkannt, sagt Gott. Ja go, u nas jest wybrałem go, bowiem brat mówi, ja go poznałem. Ich habe sein Leben gesehen. Ja widziałem jego życie. Seine Aufrichtigkeit. Jego szczerość. Seine Freude an Gerechtigkeit. Jego też radość w sprawiedliwości. Dass er Recht ausüben möchte. Że on chciał prawowicie postępować. Wir denken in Gedanken wieder daran, wo ist Lot in der Zeit. My teraz jakby z tyłu głowy myślimy, a gdzie Lot się w tym czasie znajduje. Der sitzt im Tor von Sodom. Widzimy, że siedzi w bramie Sodomy. Und möchte genau das versuchen. I próbuje uskutecznić to w tamtym miejscu. Er scheitert, wir werden das gleich sehen, er scheitert kläglich. Ale boleśnie to wszystko zawodzi jego działanie. Abraham hat, merkt schon gleich, es gibt dann, das wird, werden wir später sehen, gibt es Probleme mit den zwei Söhnen. I Abraham wie też, że będą problemy z tymi dwoma synami. Der eine, der sich widersetzt dem Sohn der Verheißung. Bo ten, który będzie się sprzeciwiał temu synowi obietnicy, czyli Izaakowi. Und den er dann wegschicken muss. I w końcu ostatecznie ten Ismael, ten pierwszy jego, będzie musiał być odesłany z domu. Ich habe ihn erkannt, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm befehle. Ale ja wybrałem go, bowiem, aby nakazał synom swoim. Ich will mal ganz kurz dabei stehen bleiben. Króciutko chciałbym przy tym pozostać. Wenn wir Erziehung beachten in der Bibel. Jeśli my zwrócimy uwagę na wychowanie ukazane w Biblii, als ich noch keine Kinder hatte, kiedy ja jeszcze nie miałem dzieci, da wusste ich immer genau, wie die anderen ihre Kinder zu erziehen haben. To byłem zawsze skłonny wiedzieć, jak inni mają wychowywać swoje dzieci. Wenn ich selbst dann Kinder habe, kiedy ja już sam mam dzieci, dann wird man etwas großzügiger mit anderen. To właściwie jak się nie ma dzieci, to się jest takim wielkomównym w stosunku do innych. Abraham hatte offensichtlich schon ein Empfinden. Ale Abraham ma tu pewne odczucie. Wir werden das später noch sehen, wie er mit seinem Sohn Isaac umgeht. I później właśnie zobaczymy, jak się to urzeczywistnia w jego podejściu do Izaaka. Seinen Kindern und seinem Haus nach ihm befehle. Aby, czytamy w tym wierszu, swoim synom i domowi swemu przykazał. Es gibt einen ganz großen Mann in Israel. Jest wielki mąż w Izraelu. Der hatte auch ein Familienleben. I też miał on swoje rodzinne życie. Der hatte auch Kinder. Miał też dzieci. Und das war bei ihm eine Katastrophe. Ale nastąpiła u niego katastrofa. Ich denke an 1. Könige 1 wird gesagt bei Adonia. Mówię teraz o Adoniaszu w pierwszej królewskiej. 1. Der hatte ihn niemals betrübt, dass er gesagt hat, Junge, warum machst du das? Czytamy o Adoniaszu, że ojciec go nigdy nie skarcił. W tym sensie, że powiedział mu, co robisz, albo że to jest złe, co robisz. Wieder ein Beispiel, ein Mann nach Gottes Herz. Właściwie przykład Dawida, męża według Bożego serca. König David. Król właśnie jako Dawid. Und doch versagt er in Sachen der Erziehung. A jednak zawodzi w kwestii wychowania. Da ist eine Vergewaltigung in seinem Haus, der kriegt alles gar nicht mit.
I tak naprawdę wiele rzeczy się dzieje w jego życiu, w jego domu, a on nie jest świadomy tych spraw. Und das sage ich nicht, um David anzuklagen. Ja nie mówię tego teraz, aby oskarżać Dawida. Wir müssen einfach merken, wenn wir Gottes Wort lesen, my musimy to zauważyć, czytając Słowo Boże. Dann sind manche Dinge sehr schlecht und negativ, die uns mitgeteilt werden. I że i są nam uwypuklone pewne rzeczy, które mają ukazać ten negatyw, to zło. Aber nie damit wir sagen, hey, wir sind besser. Ale nie po to jest nam to pokazane, żebyśmy my stwierdzili, o, tacy źli nie jesteśmy, albo jesteśmy lepsi. Sondern dass wir erkennen, wir leben durch die gleiche Gnade. Ale byśmy więcej poznali, że żyjemy z tej samej łaski. Gott sagt etwas ganz herrliches hier. Bóg mówi coś cudownego tutaj. Soll ich vor dem Abraham verbergen, was ich vorhab? Czy mam ukryć przed Abrahamem to, co zamierzam? Er hatte vor etwas ganz Furchtbares. Niestety miał coś w zamiarze strasznego. Die Geschichte von Sodom und Gomorra. A więc kwestia Sodomy i Gomory. Und dann ist etwas wird uns hier berichtet, was total beeindruckend ist. Jest nam tutaj szczególnie coś przedstawione, co robi, myślę, na nas wrażenie. Darf ich mal sagen, wie Abraham jede einzelne Seele in Sodom ringt. Jak Abraham walczy o każdą pojedynczą duszę Sodomy. Er lebte nicht in Sodom. On nie mieszkał w Sodomie. Aber der wusste wohl, was da läuft. Ale wiedział doskonale, co tam się dzieje. Vielleicht sind da 50 Gerechte. Być może jest tam 50 sprawiedliwych. Vielleicht sind da 10 Gerechte. A potem być może jest 10 sprawiedliwych tam. Keine 10. Nie było nawet 10. Wir gehen kurz zu Lot. Przejdziemy krótko do Lota. Wir gucken uns sein glückliches Familienleben an. Jak właściwie jego życie rodzinne wyglądało? Er ist reich geworden. O tak, stał się bogaty. Er hat Einfluss. Miał wpływy. Vorher wohnte er an dem Rand von Sodom. Początkowo widzimy, że mieszkał jakby niedaleko Sodomy. Jetzt wohnt er mittendrin. A teraz pośrodku, w centrum Sodomy. Und Sodom, und da kommen auch diese Engel zu ihm nach Sodom. I przychodzą aniołowie do niego, do Sodomy. Die auch bei Abraham waren. Ci, którzy byli u Abrahama. Und er steht auf, beugt sich nieder. On staje, składa im pokłon. Und er lädt sie ein. Zaprasza ich. Und dann geschieht etwas dort. I tam dzieje się coś. Was man heute in Berlin an der Tagesordnung findet. To, co dzieje się na porządku dziennym dzisiaj w Berlinie. Die Leute der Stadt wollen sexuell mit ihm Umgang haben, mit diesen Engeln. Że ludzie tego miasta chcą mieć ten seksualny związek z tymi aniołami. Das kannst du daraus erkennen. To die Männer der Stadt umringen, die Männer der Stadt kommen, umringen das Haus. Und riefen Lot, sie wollen, dass wir sie erkennen. Vers 5 am Ende. Chodzi tu o to, bratu, że wskazuje na to zdanie u nas w 5 wersecie. Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Dann sagt er, hör mal, lass doch diese in Ruhe. Ale słyszą to, zostawcie ich spokojnie. Nimm doch meine beiden Töchter. Weźcie moje dwie córki. Ich finde das eine ganz furchtbare Offenbarungseid eines geistlichen Lebens. Ja tu widzę tragiczny obraz duchowego życia tej rodziny. Ich möchte das mal ganz offen sagen, wir haben 5 Kinder. Ja chcę powiedzieć jasno, mamy 5 dzieci. Und wenn ich euch sagen würde, bei uns ist alles glatt gelaufen, würde ich euch glatt belügen. Jak ja bym powiedział, że u nas wszystko cudownie się odbywało, czy odbywa, to bym was okłamał. Und wir beten täglich, dass der Herr sie bewahrt. Ale my modlimy się codziennie, aby Pan zachowywał nasze dzieci. Und es gab Situationen mit den Söhnen ganz speziell. I mieliśmy specjalną, jakąś tak nietypową sytuację. Dass sie in großen Gefahren steckten mit Umgang, was sie alles für Feierlichkeiten suchten. Że mieli niedobre kontakty, które prowadziły ich do złych społeczności. Aber die müssen empfinden, dass wir Not haben für ihre Seelen. Ale oni też muszą to odczuwać, że my mamy troskę faktycznie o ich duszę. Ich bin in meinem Haus eines bekennenden Christen gewesen. Byłem kiedyś u pewnego chrześcijanina w domu. Wir wurden eingeladen zu Silvester. Byliśmy zaproszeni na Sylwestra tam. Und einer nach dem anderen aus der Familie, die Kinder gingen aus Feten feiern. Ale jedno dziecko za drugim z tego domu chrześcijańskiego szło gdzieś na inną imprezę. Kein Empfinden mehr. Żadnego odczucia co do tej sytuacji u rodziców. Für mich ist diese Situation, dass er sagt, nimm doch meine beiden Töchter. A teraz jest ta sytuacja, którą tu widzimy, kiedy Lot mówi, weźcie sobie moje dwie córki. Eigentlich eine ganz furchtbare Sache, was das Glaubensleben eines Menschen betrifft. Jeśli to, patrząc na w ogóle życie wiary tego człowieka, jest to okropna sytuacja. Eigentlich rettet er nur sein Leben. To bo tak naprawdę on teraz myśli tylko o swoim życiu. Und es gibt den 1. Korintherbrief, das Kapitel 3, glaube ich. 1. Koryntian, otwórzmy do tego, myślę, że to 3. rozdział jest.
Er selbst wird gerettet doch so wie durch ja Vers 15. 15. Nie. Wiersz dotyczy tego. Oder 14, lies mal 14, 15. 14 i 15 brat tutaj cytuję, żeby przeczytać. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. So, wir müssen weitergehen. Wir wollen ja auch noch zu Isaak kommen. Wir kommen dann zu Kapitel, ich will das mal alles ein bisschen überschlagen. Jetzt ist Isaak da. I teraz przechodzimy do osoby Izaaka. Und da ist er noch ein, ja, ein Junge, in jungen Jahren. Jest w młodym wieku. Da spricht Gott zu ihm. Bóg mówi do niego. Und die Kapitel 22, 23, 24 sind wirklich sehr interessant. I właśnie te rozdziały, na które spojrzymy łącznie, czyli 22, 23 i 4 są bardzo interesujące. Ich will das mal auch sagen für die jungen Leute, wenn wir Bibelstudium machen. I chciałbym to powiedzieć do młodych ludzi, jeśli rzeczywiście na przykład organizujemy studium takie biblijne. Steckt im ganzen Wort Gottes auch sehr oft prophetische Information drin. To zawarte są w tym słowie zawsze prorocze przekazy. Kapitel 22 jest voll davon. Właśnie 22 rozdział jest tego pełen. Kapitel 23, will mal ganz kurz sagen, in Kapitel 22 stirbt der Sohn. Bo w 22 rozdziale, w tym obrazie, jakby patrząc proroczo, umiera syn. Und wir haben gehört, Kapitel 22, Isaak, der wird uns bekannt werden als, das ist der Sohn, der hat die Sohnschaft, das ist der Sohn von Abraham. To jest ten syn Abrahama, to widzimy właśnie w tej osobie, w tej osobie Izaaka. Kapitel 23 stirbt Sarah. Ale w 23 rozdziale umiera Sara. Eine alte, eine Zeit der Haushaltung wird beiseite gesetzt, so tym samym pewna epoka, jak dotycząca Izraela, jest odsunięta na bok. Und eine neue Frau wird eingeführt. I nowy czas jest wprowadzony. Und das ist in der Geschichte von dem Knecht mit Rebekka. I to jest zobrazowane w 24 rozdziale na podstawie tego sługi, który idzie po Rebekę. Kapitel 22 nur ganz kurz. 22 rozdział jeszcze krótko. Es ist wahrscheinlich die höchste Höhe, was es gibt, was ein Mensch erdulden kann. To jest właściwie prawdopodobnie najwyższy stopień jakby próby, który może człowiek doświadczyć. Den anderen Sohn musste er wegschicken. Bo wcześniej musiał odesłać jednego ze synów. Der durfte nicht erben mit dem Sohn der Verheißung. Bo to nie miał być dziedzic z synem rzeczywiście, który miał dziedziczyć. Jetzt hat er einen. A więc ten jeden mu pozostaje, Izaak. Den einzigen, den du liebst. I teraz czytamy tego jedynaka, którego miłujesz. Drugi wiersz. Opfere ihn mir. I teraz złóż go w ofierze dla mnie. Wir erinnern uns, Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Izaaks und Jakobs. Przypominamy sobie, co powiedzieliśmy, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Was ist das für ein Gott, der sowas fordert? Cóż to jest za Bóg, który teraz czegoś takiego żąda? Ist er stehe über 40 Jahre jetzt schon draußen auf der Straße und lade einen Menschen zu dem Jesus zu kommen. Już od 40 lat właściwie stoję na ulicy, aby zapraszać ludzi, by przyszli do Pana Jezusa. Und ich höre oft ganz schlimme Sachen. I nieraz słyszę okropne, złe rzeczy. Aber ich kann euch sagen, dieser Gott, der das fordert. Ale mogę wam powiedzieć, że ten Bóg, który tutaj tego oczekiwał. Wenn der Abraham daran denkt, an diese Geschichte, dann weiß er ganz genau. To Abraham, myśląc o tym i zastanawiając się teraz, co Bóg od niego oczekuje, wiedział, Gott hasste Menschenopfer. Że Bóg nienawidził ofiar z ludzi. Wir haben uns heute mal so ein bisschen dran erinnert, heute Mittag mit dem Baalskult. Myśmy troszeczkę dzisiaj do południa rozmawiali o kulcie Bala. Wo Steine ganz heiß gemacht wurden. Gdzie rozgrzewane były kamienie. Oh sorry, dann nehmen wir mal die kleinen Kinder und die opfern wir jetzt dem Baal. I teraz bierzemy małe dziecko, sobie wyobraźmy, i kładziemy, ofiarując je dla Bala. Ist das furchtbar? Jest to okropne? Samuel? Tak. Ganz schlimm ist das. Tak, okropne to jest. Und Gott sagt, ich will das nicht in meinem Land. A ja tego nie chcę, mówi Bóg, w moim kraju. Das war in den Heidenvölkern um Israel herum. To było faktycznie pośród ludów, które mieszkały wokół Izraela. Soll er seinen Sohn opfern. A tu jednak widzimy, że ma złożyć swego syna. Und wir wissen, durch die Belehrung des Neuen Testaments, ale wiemy z pouczeń dopiero Nowego Testamentu, da wird jemand kommen, że przyjdzie ktoś, der ist auch Vater, który jest ojcem, der wird seinen Sohn geben. I on da swego syna. Und der wird nicht geschont. I ten syn nie będzie oszczędzony. Römer 8, vers 31.
Rzymian 8:31. Sondern für uns alle hingegeben. Ale będzie oddany za nas wszystkich. Und da ist ein und da werden so zwei Dinge erwähnt. Einmal ist das so ein wie heißt der Widder, so ein männliches Schaf. Najpierw jest wymieniony baran w 13. wierszu. Und der wird geopfert anstelle von Isaak. I on dosłownie wtedy jest ofiarowywany zamiast Izaaka. Wir haben also einen Stellvertreter. A więc jest to zastępstwo tu pokazane. Wir haben einmal das Opfer Isaaks, der im Vorbild geopfert wurde. Mamy ofiarę Izaaka, który obrazowo tu widzimy, dosłownie zostaje złożony. Und wir haben auch im anderen Weise noch diesen Stellvertreter, diesen Widder, der uns etwas von Stellvertretung. Einer stirbt für uns, damit wir leben können. Ale obraz barana pokazuje nam tą konieczność zastępstwa, że ktoś w zastępstwie musi zostać złożony, abyśmy my mogli żyć. Und dann baut den schönsten Altar. Überhaupt bisher. I tam buduje właśnie Abraham ten najpiękniejszy ołtarz jak dotychczas. Jahwe Jireh. Der Herr wird ersehen. Pan upatrzy sobie. Albo zaopatruje. Man, wo ist dieser Altar? Gdzie jest ten im Land ołtarz? Moria. W kraju Moria. Wo ist das? Gdzie to jest? Jeruzalem. Jeruzalem. Das ist ganz interessant. Bardzo interesujące. Gab den Ort dort, wo einmal der Tempel stehen würde. To było to miejsce, gdzie miała później stanąć świątynia. Und dort stand schon vorher mal ein Altar. Ale tam wcześniej stanął ołtarz. Wo noch kein Mensch dort lebte. Gdzie właściwie nie było jeszcze takich ludzi żyjących dla Boga. Da gab es keine Jebusiter. Tam nie było też Jebuzytów. Das kam alles später. To wszystko stało się później. Tysiące lat później. Dann stirbt Sara. Następnie czytamy, że umiera Sara. Und mal ganz kurz noch ein Band. Wir sind Brüder und Schwestern. I jedno zastosowanie takie, my jesteśmy braćmi i siostrami. Die Kinder hit, Vers 6, Kapitel 23:5. 23 rozdział 6 wiersz. Hetici. Hör uns an, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Ale posłuchaj nas, ty jesteś księciem Bożym pośród nas. Wäre das nicht schön, wenn die Hethiter um uns her sowas über uns sagen könnten? Czy nie byłoby to piękne, gdyby Hetici tak zwani wokół nas dzisiaj mogli tak powiedzieć? Ludwik. Ein Fürst Gottes unter uns. Ludwik, książę Boży pośród nas. Zbyszek. Zbyszek. Harald, alle. Harald, czy wszyscy. Egal wer. Ktokolwiek. Dass offensichtlich diese Leute extremst beeindruckt waren von diesem Mann des Glaubens von Abraham. Najwidoczniej ci ludzie byli pod wrażeniem sposobem życia wiary Abrahama. Jetzt schickt seinen Knecht los. I teraz wysyła Abraham swojego sługę. Denn der Knecht war wahrscheinlich Eliezer von Damaskus, wahrscheinlich wie wir vorher gelesen haben. Bardzo prawdopodobne, że był to Eliezer z Damaszku. Lieber Eliezer, mein Sohn ist langsam heiratsfähig. Mój przyjacielu, drogi Eliezerze, mój syn w tej chwili, mówi Abraham do niego w tym sensie, jest gotowy do małżeństwa. Es kommt die schönste Brautwerbung in der Bibel. Tu jest najpiękniejsze pokazane zdobycie małżonki w Biblii. Der Knecht zieht los. Sługa rusza. Und dann betet er. I modli się. Woher hat er das denn gelernt? Gdzie on się tego nauczył? Offenbar bei seinem Herrn Abraham. Właśnie najwidoczniej u Abrahama w domu. Ich habe einen lieben Freund gehabt. Miałem takiego przyjaciela. Ich glaube, der war 30 oder 40 Jahre älter als ich. Był około 30, nawet może 40 lat starszy ode mnie. Wir haben sehr, sehr oft gebetet miteinander. Myśmy bardzo często razem ze sobą się modlili. Wir saßen abends zusammen. On jeszcze nie był żonaty. Myśmy siedzieli wieczorem, modliliśmy się. Dann haben wir so erzählt über die Probleme unter den Brüdern. I rozmawialiśmy o różnych problemach pośród braci. Und was die Geschwister da wieder machen und da. Co tam u tych braci czy u sióstr się dzieje? Und da läuft das nicht richtig. To gdzieś tam jedna rzecz nie wyglądała dobrze, czy inna. Und der hat das schlechte Wort gesagt. I na przykład mogło paść jakieś słowo niezbyt dobre. Ich sagte dann, nein, keine Sorge. Ale on mówił zawsze, nie martw się. Ale my nie możemy, przede wszystkim mówił, rozmawiając już o takich trudnych rzeczach bez modlitwy. I wtedy klękaliśmy. Wszystko to przedstawialiśmy Panu w modlitwie, co było niewłaściwe. To mogło być nawet i pół godziny trwać. Dann standen wir wieder auf. I po takim czasie wstawaliśmy. Ach, wir haben was vergessen. Wir sind wieder niedergekniet. Aha, jeszcze nam się to przypomniało. Zapomnieliśmy, jeszcze raz szliśmy na kolana. Und es scheint mir so, dass Abraham so ein Mann war. I tak mi się wydaje, patrząc, że Abraham właśnie był takim człowiekiem. Weil er hat gelernt zu beten. On też, Eliezer, nauczył się tego. Der nimmt 10 Kamele mit. Bierze te wielbłądy. Die Frau hat auch schöne Sachen, Gold und Silber. I
szuka tej kobiety, bierze też te kosztowności ze sobą. Und dann betet er, und zwar Yahweh Elohim, oder Gott, oder Yahweh, vers 12. I w 12 wierszu mówi: Panie Boże, Pana mojego Abrahama, poszczędź mi dziś. Herr Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen. Wisst ihr, was so auffallend ist dabei? Wiecie, co jest takiego rzucającego się w oczy tutaj? Herr Gott meines Herrn Abraham. Panie Boże, Pana mojego Abrahama. Ist das nicht so ein bisschen auffallend? Czy nie jest to uderzające? Herr, du bist doch der Gott, den Abraham hatte. Panie, ty jesteś tym Bogiem, którego ma Abraham. Du hast doch so oft bei ihm geantwortet. I ty mu tak często, Panie, odpowiadałeś. Herr, willst du nicht auch da antworten? Czy nie zechcesz odpowiedzieć i teraz? Und jetzt möchte ich mal fragen. I teraz chciałbym zapytać. Auch wenn das nicht so Thema ist. Chociaż to nie jest dosłownie tym tematem tutaj. Brauchen wir nicht mal so eine Gebetsgemeinschaft so im Privaten, nicht viel öfters? Czy nie potrzebujemy tej takiej społeczności modlitwy w prywatnym zakresie bardzo? Dass wir erkennen, das ist der, ich sag mal, der, mein Bruder, der hieß Bernhard Liese. Den hat keiner von euch wahrscheinlich bekannt. Mówię o tym bracie Bernhard Liese. Może go nie znacie. Aber wenn ich mit dem zusammen war, ale właśnie kiedy z nim byłem, o nim mówiłem, der konnte nie, wenn wir jetzt samstags am Bibelstand waren, waren fertig und haben wir gebetet. To myśmy zawsze, nawet stojąc na ulicy, kiedy w sobotę pracowaliśmy na ulicy, modliliśmy się. Dann hat er schon dann gedacht, Herr, morgen haben wir wieder Sonntag. I on mówi zawsze, jutro mamy niedzielę. Morgen lädst du uns ein, an dich zu denken. I morgen? Morgen lädst du uns ein, an dich zu denken. I ty, Panie, zapraszasz nas, abyśmy w niedzielę myśleli już o Tobie. Da hat er sich schon so gefreut. Tak się tym cieszył. Lieben, das hat mich sehr beeindruckt. To mnie zawsze tak zajmowało. Der war kein großer Redner auf der Kanzel. To nie był jakiś wielki mówca. Aber sein Gebet, da bin ich immer hellwach gewesen. Ale ta modlitwa jego zawsze czyniła mnie takim czujnym. Und manchmal waren wir in der Versammlung und waren am Lobpreisen. I byliśmy kiedyś w zgromadzeniu, kiedy znosiła się chwała. Cześć. A moje akurat myśli gdzieś tam krążyły wokół, nie wiadomo gdzie. I nagle modli się ten brat: Panie Jezu, być może jesteśmy tu ostatni raz. I zaraz się obudziłem z tego letargu mojego. Bracia i siostry, my potrzebujemy tej więzi modlitewnej. Wir brauchen so Leute, die dann sagen: Herr, du bist doch der Herr, der Gott Abrahams. I on też tu mówi: Panie Boże, Pana mego Abrahama. Und er bittet nämlich, dass eine Frau dann die ganze Schar der Kamele drängt, 10 Kamele. Wir haben uns heute so, glaube ich, mittags mal daran erinnert, so 1000 bis 2000 Liter Wasser. Das ist eigentlich eine Unvorstellbarkeit. Myśmy dzisiaj też rozmawiali o tym, że to mogło być około 1000 do 2000 nawet litrów. I dla tej kobiety, która młodej, może niezbyt mocnej, jakiś to był wysiłek, żeby miała to zrobić. Wenn die das machen wird, jeśli ona to zrobi, teraz on się modli, das ist eigentlich eine unvorstellbare Bitte. To jest przecież, moglibyśmy powiedzieć, niewyobrażalna prośba modlitewna. Aber ich sag mal, mein Herr Abraham, der hat das gesagt, ich komme ja im Namen meines Herrn Abraham. Ale ja zwracam się do Pana mego Abrahama. Und dann kommt es genauso. I dokładnie tak się dzieje. Da kommt diese hübsche Frau, przychodzi ta kobieta Rebeka. Und dann macht die genau das, was er gebeten hat. I ona czyni dokładnie to, co on się modlił. Und dann heißt es Vers 26, er verneigt sich, wirft sich nieder vor dem Herrn. I w 26 wierszu czytamy, że on wtedy padł na kolana. Gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham. 27, błogosławiony Pan, Bóg Pana mojego Abrahama. Und dann gibt er diese, zeigt er diese Dinge, was er alles aufgesetzt bekommen hat von Abraham. I pokazuje te kosztowności, które dał mu też Abraham na drogę. Silber, Gold, srebro, złoto. Und erzählt alles, wie das bei seinem Herrn Abraham zu Hause ist. I opowiada wszystko, jak to jest u Pana mego, czyli Abrahama. Und erzählt er alles, wie das so mit dem Isaak so läuft. I przedstawia tą kwestię Izaaka. Meine jungen Schwestern, würdet ihr so einen Mann einfach so mitgehen? Bo ja nie wiem, wie der aussieht. A jak wy, drogie siostry, czy tak poszłybyście, tak właściwie nie wiedząc, dokąd jakby wam złożono taką propozycję? Wenn ich junge Frau wäre, niemals. Gdybym ja był młodą kobietą, nigdy. Also ich nicht, weiß nicht wie du. Ich auch nicht. Hier steckt ja mehr drin, ja? Ja, tak myślę sobie, jak to jest możliwe. Weil wir wissen aus der, wir haben ja wieder auch prophetische Thema hier drin. Bo mamy tu owszem proroczy temat jak najbardziej tutaj w tym rozdziale. Das will ich nur ganz kurz streifen. I tu króciutko chciałbym tak nakreślić. Diese Frau wird gefragt, gehst du mit? Und sie sagt, ich gehe mit. Jak wiemy, Rebeka zostaje zapytana, czy chcesz iść z tym mężem? I ona idzie.
1 Piotra 1. Den ihr, obwohl ihr nicht gesehen habt, liebt. Tego miłujecie, chociaż go nie widzicie. 1 Piotra 1. Isaac, der Sohn, Bild von Christus. Isaac jest tu obrazem Chrystusa. Die Braut hat ihn nicht gesehen. Oblubienica go nie widziała. Der Knecht erzählt von der Herrlichkeit dieses Sohnes. Ale to właśnie sługa opowiada o chwale tego syna. Und die Frau, die sagt, möglichst heute noch gehen. I kobieta mówi, nawet dzisiaj ruszam. Steht ja nicht so da, ja. Oczywiście, tak nie pisze dosłownie. Das ist schon beeindruckend, diese Bereitschaft zu sehen von dieser Frau. Ale jest to godne zauważenia, tą gotowość, żeby widzieć w tej kobiecie tutaj. Und dann sagt sie, wie schön Wort, ich will gehen. I ona mówi te w końcu piękne słowa, pójdę. Und dann sieht sie von weitem, ach, da hinten läuft Isaac. I teraz, kiedy zbliża się do tej krainy, gdzie mieszka Izaak, widzi go z daleka. Und dann nimmt sie den Schleier und verhüllt sich. Ale zakrywa się tym welonem. Also eine Sache möchte ich mal sagen. Jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Für Schwestern. Dla sióstr. Wir haben natürlich keine Schleier in dem Sinne. W tym sensie też nie macie tej zasłony dosłownie, tak jak ona tu. Die Schönheit gehört in erster Linie deinem Mann. Bo, ale chcę tą myśl tu zaczerpnąć, że piękność twoja, droga siostro, należy się, czy dotyczy twojego męża. Wir leben in einer sehr sexualisierten Welt heute. My dzisiaj żyjemy w takim dosłownie seksualizowanym świecie. Und wir werden sehr beeinflusst durch Reize. I niestety jesteśmy pod ogromnym naporem tego widzialnego przekazu. Und manche Frau hat sehr viele Reize, die sie gerne jedem zeigen würde. I pobudza to też i kobiety do odsłaniania pewnych rzeczy. Jedenfalls läuft das so in der Welt ab. I to się tak w świecie odbywa. Aber für Kinder Gottes. Ale dla dzieci Bożych gibt es die Schönheit der Frau nur für den Mann. To piękno kobiety jest dla męża. Und sie verhüllt sich. I ona się tutaj zakrywa. I czy ta kobieta w ogóle w życiu się zakrywa w ten sposób? Und jetzt könnten wir sagen, i teraz moglibyśmy powiedzieć, eigentlich eine ganz super tolle Geschichte mit dieser Frau, mit der Rebecca. Cudowna, piękna, wspaniała historia z tą Rebeką. Denn er nimmt sie mit in sein Zelt. Ponieważ Izaak prowadzi ją do namiotu Sary. Sie wird seine Frau. Ona staje się jego żoną. Und er hat sie lieb. I on ją pokochał. Wie kann der die lieb haben? Hat er nie gesehen. Jak mógł ją pokochać, skoro nigdy jej nie widział? Der hatte keine Schmetterlinge im Bauch. Nie miał czego? Wir sagen immer so, wenn der so verliebt ist, oh, der hat Schmetterlinge. On nie miał tego uczucia, jak wiecie, z zakochania, czyli takiego wewnętrznego ssania, bólu żołądka. Weil der einfach geliebt hat, ist meine Frau, ich liebe die. On po prostu ją pokochał. Weil es meine Frau ist. Bo to jest moja żona. Ich liebe meine Frau immer noch nach 36 Jahren. Ja nadal kocham moją żonę po 36 latach. Das ist eine Willenssache. To jest po prostu kwestia nastawienia. Ich habe das wiederholt auch schon mal erzählt, auch bei uns. Ja już to też w Berlinie opowiadałem też. Wir hatten Nachbarn, ganz liebe Leute. Mamy takich sąsiadów, miłych ludzi. Aus Polen. Z Polski. Wir haben die sehr gemocht. I lubimy ich. Aber eines Tages. Ale pewnego dnia. Merken wir, hier stimmt was nicht. Ale zauważyliśmy, coś nie gra w nich. Und im Silvester vor zwei Jahren. Było to w Sylwestra około 2 lata temu. Kommt er uns entgegen. Przychodzi on do nas. Neues Jahr wünschen. I w sensie w nowym roku on przychodzi złożyć nam życzenia noworoczne. Fällt er meiner Frau und mir um den Hals. Ale rzuca się na moją szyję i mojej żony. Und weint. I płacze. Und dann sagt er, meine Frau will sich scheiden lassen. I mówi, moja żona chce się rozwieść. Sie liebt mich nicht mehr. Ona już mnie nie kocha. Ihr Lieben, wir haben eine Scheidungsrate. Ich weiß nicht, wie es in Polen ist. Scheidungsrate. Mamy nie wiem jak to jest, sąd rozwodowy, coś w tym rodzaju. The rate of divorce. Ja? No, przetłumaczyłem. Ja, ist sehr groß. To jest duża instytucja czy rzecz. Wir sind gewöhnt, mein Papa, dein Mama, deine und das alles durcheinander ist und dass Kinder zum Teil dann alleine großgezogen werden. I to prowadzi generalnie do rozdziału pomiędzy rodzinami, pomiędzy rodzeństwem czy też rodzicami i dziećmi. Gottes Plan war Mann und eine Frau. Ale Boży plan zakłada małżeństwo z mężczyzny i kobiety. Finden einander. Znajdują się razem. Haben sich lieb. Kochają się. Aber die sexuelle Seite war nur etwas für die Ehe. A seksualna strona jest przeznaczona tylko dla małżeństwa. Und das war offensichtlich das, was vorher vorausging bei der Beziehung der beiden.
dass eine Hochzeit stattfand. I tu musimy też widzieć, że wcześniej musiało być też to wesele. By Made in Hollywood fällt jetzt der Vorhang, man hat sich geküsst und das Thema ist zu Ende, es war ein Happy End. W Hollywood, jak się popatrzy, to kurtyna opada, są pocałunki i wspaniały koniec. Ich möchte jetzt nicht mehr auf das Ende von Abraham noch mal hinweisen, dass Abraham noch die Frau nahm. Jeszcze chciałbym krótko wskazać na Abrahama, że wziął sobie później po śmierci Sary. Wir gehen schleichend über zu Isaak. Keturę i przechodzimy do Izaaka dalej. Denn ab Kapitel 25:19 wird uns gesagt. Bo 25 rozdział 19 wiersz otwiera nam fragment. Isaak war, als Rebekka bekam 40 Jahre. Że Izaak miał 40 lat, gdy pojął za żonę Rebekę. Und dann betet er. I co? Modlił się. Für seine Frau, weil sie unfruchtbar war. Modlił się za swoją żonę, ponieważ była bezpłodna. Es ist ganz auffallend, ihr Lieben, dass von Isaak nicht viel in der Bibel erzählt wird. Jest to uderzające, że tak właściwie niewiele jest powiedziane o samym Izaaku. Aber was erzählt wird, wirft kein gutes Licht auf Isaak. Ale to, co jednak później jest nam przedstawione, niestety nie daje też dobrego światła na Izaaka. Vielleicht war das immer so seine große Hypothek. Ich bin der Sohn von meinem Vater. Być może on opierał swoje życie na tym posiadaniu, dziedzictwie od ojca. Er hat den Glauben seines Vaters gesehen. Bo widział wiarę swego ojca. Aber das kannst du nicht kopieren. Ale tego nie da się skopiować. Das musst du selbst leben. To musisz ty sam osobiście tym żyć. Er fängt gut an. I rzeczywiście dobrze zaczął. Betet für seine Frau. Bo widzimy go modlącego się za swoją żonę. Da bekommen sie Zwillinge. I otrzymują bliźniaki. O, schön. Wspaniale. Und der erste kommt raus. Pierwszy wychodzi. Aber etwas wurde vorher gesagt. Ale coś jest wcześniej powiedziane. Ich suche das, wo Gott sagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Der Jüngere. 23? Tak. Ja, genau. Der Herr spricht nämlich dann zu ihr. Zwei Nationen sind in deinem Leib. Widzimy, że Rebeka przychodzi do Pana z tą jakby z tą sprawą i Pan mówi do niej: dwa narody w łonie są w twoim łonie. Und zwei Völkerschaften werden sich scheiden aus deinem Innern. I dwa ludy wywiodą się z żywota twego. Und eine Völkerschaft wird stärker sein als jeden naród będzie miał przewagę nad drugim. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. A starszy będzie służył młodszemu. Und jetzt auf einmal bekommt sie ein Kind. I dziecko, dzieci przychodzą na świat. Und dann kommt, merkt sie auf einmal, kommt noch einer. I jeden i drugi. Und der erste kam da raus, rötlich am ganzen Leib. Widzimy, że pierwszy rudy wyszedł cały, jak płaszcz włochaty. Gibt ihm den Namen Esau. 25 wiersz i nazwano go Ezaf. Dann kommt sein Bruder heraus. I 26 następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał zapięte Ezawa. Der hielt die Ferse seines Bruders. I trzyma pompięte właśnie brata. Man gab ihm den Namen Fersenhalter oder Überlister. I nazwano go Jakub, czyli dosłownie trzymający zapięte, ale też ten oszust, to się to tłumaczy. Im ersten Buch Moses ist ganz interessant, die vielen Namen zu sehen. Jest to naprawdę bardzo interesujące widzieć w pierwszej Mojżeszowej te imiona. Weil sie sehr oft eine Bedeutung haben. Bo one niosą ze sobą pewne znaczenie. Fersenhalter oder Überlister. Właściwie trzymający zapięte, tutaj mowa o Jakubie, albo właśnie ten chytry, podstępny. Also wir haben zuerst von Gott jetzt mal die Information bekommen, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. A więc ten przekaz Boży był jasny. Starszy będzie służył młodszemu. Und beide wachsen jetzt heran, haben eigentlich dieselben Voraussetzungen zu Hause. I mają te same warunki, oboje dorastają w jednym domu. Esau wird ein jagdkundiger Mann. Ezaw jest tym myśliwym. Und ein Mann des Feldes. Jest mężem pola. Jakob wird ein sanfter Mann. A on z kolei Jakub jest tym mężem, der lieber, jest spokojnym. Lieber in den Zelten bleibt. Który pozostaje w namiotach. Für den Mann ist das natürlich viel zu langweilig. Der möchte gerne so einen Typ haben, der richtige Brechertyp. Bo może powiemy, to jest takie nudne dla mężczyzny taki obraz Jakuba, że to musi być taki konkretny gość, który jest mężny. Deshalb steht hier in Vers 28. I dlatego w 28 wierszu jest napisane: Isaak hatte Esau lieb. I dlatego też Izaak miłował Ezawa. Der mochte gerne das Wild, was geschossen wurde. Bo on lubił tą dziczyznę, co była polowana, przynoszona przez właśnie Ezawa. Rebeka hatte Jakob lieb. Rebeka z kolei kochała Jakuba. Der hat besser geholfen zu Hause. Bo być może on pomagał jej więcej w domu. Herrliche, wunderbares Familienleben. Cudowne, wspaniałe życie rodzinne. Ich meine, dass sie ironisch. Ja myślę, że zauważycie to, że ja mówię to ironicznie. Wer mehrere Kinder hat.
Bo kto ma więcej dzieci? Der darf eins nie machen. To nie może tak. Der darf eines nie machen. Aha, to ten nie może jednej rzeczy robić. Ein Kind vorziehen vor dem anderen. Preferować jedno dziecko przed drugim. Das kann schnell passieren, wenn zum Beispiel jemand gerade als Gläubiger. To może się niestety szybko zdarzyć, nawet jak ktoś jako wierzący rodzic. Der hat sich bekehrt. Owszem, nawrócił się, dziecko się nawróciło. Möchte dem Herrn und auch den Eltern gefallen. I dziecko chce, żeby, chcemy, żeby dziecko nam się podobało w zachowaniu. Und der eine ist aber immer so ein bisschen aufsässig. Ale jedno na przykład jest jakieś takie ociężałe. Wir müssen als Eltern lernen, beide Kinder gleich lieb zu haben. My się musimy nauczyć jako rodzice, abyśmy miłowali wszystkie nasze dzieci tak samo. Und wir denken noch mal dran, Gott hat von vornherein gesagt, der eine. I pomyślmy o tym, że Bóg już na wstępie powiedział, zanim się narodzili, że jeden, der ältere ist, ten, który jest starszy, der wird dem jüngeren dienen. Będzie temu młodszemu służył. Und der ältere war eigentlich der, der das Erstgeburtsrecht verheißen bekommen hat. A przecież ten starszy był tym, któremu należało się prawo pierworództwa. Und der kommt nach Hause, der ältere, und ist sehr müde und matt. I teraz przychodzi z pola ten starszy, który jest zmęczony i znużony. Und dann ist der Jakob zu Hause, der hat was schönes rötliches gekocht. Ale jest Jakub w domu, który akurat ugotował dobrą potrawę. Linsengericht. Zupę z soczewicy. Und ich habe gerade so einen Kohldampf, so einen Hunger. A teraz Ezaw mówi, jestem tak głodny, zmęczony. Gib mir was von dem Roten da. Daj mi z tej potrawy. Und ich habe so einen Hunger, dass ich alles um mich herum vergesse. Ja mam taki głód, jestem tak głodny, że reszta mnie nie obchodzi. Was interessiert mich jetzt gerade mein Erstgeburtsrecht? A co właściwie tym bardziej jakieś rzeczy dotyczące pierworództwa? Ich habe Hunger. Ja jestem głodny. Und da geht alles andere an mir vorbei. Wszystko inne jest dla mnie teraz nieważne. Und der Jakob, Überlister. Ale Jakub, pamiętajmy, jest tym podstępnym, tym chytrym. Der wird seinem Namen alle Ehre machen. I on dla siebie, jakby dla swego imienia, będzie też wiele dążył. Was gibst du mir denn? Was gibst du mir denn? Co ty mi dasz teraz za to? Hör mal, dafür, dass ich dem schön essen, że ja cię poczęstuję tą potrawą? Das riecht, A przecież potrawa tak pachnie fajnie, tak zachęcająco. Gib mir was. Ale daj mi coś za to. Was hältst du vom Erstgeburtsrecht? Może dasz mi pierworództwo swoje? Ach, kann ich jetzt nicht gebrauchen. Kannst du haben. Możesz sobie wziąć, na co mi to jest potrzebne. Er verachtet etwas, was Gott ganz hoch angesetzt hat. Niestety gardzi tym, co Bóg uważał za tak cenne. Ein Ausleger, jeden z wykładowców, hat einmal geschrieben, kiedyś napisał, dass es manchen jungen Christen ähnlich gegangen ist. Że niejednemu młodemu chrześcijaninowi tak właśnie u niego w życiu się to odbyło. Für eine kurze Zeit von der Seligkeit gibt's ein Lied bei uns, gebe ich alles hin. Für eine kurze Zeit, eine kurze Freude, irgendwo eine weltliche Freude, und ich verzichte auf alles, was ich habe. I generalnie był zaangażowany, młody, oddany, a nagle po jakimś czasie po prostu wszystko porzuca. Da ist eine junge Frau. Jest też młoda kobieta. Und da ist ein junger Mann. Jest młody mężczyzna. Und der junge Mann, der wird umgarnt. Was? Der wird umgarnt. Umgarnt? Umgarnt, der wird eingelullt. Der junge Mann wird von der Frau, in Englisch, the young lady makes effort to bring this young man falling down in sin. Umgarn heißt wie eine Spinne. Jak jeszcze raz? Wie eine. Nie rozumiem. Ja, also wie eine Spinne ihr Opfer umgarnt. Ja. So umgarnt eine Frau einen jakby, Mann, damit er fällt. No wiem, jakby kobieta doprowadza w swoim działaniem takim, może też kokietowaniem i tak obwija mężczyznę, żeby doprowadzić go do upadku. Und er vergisst, dass er ein Glaubensbruder ist. Ale on też, bo to przykład brat opowiada, zapomina, że jest człowiekiem wiary. Dass er ein Bruder ist, der wirklich mit dem Herrn leben will. I że on jest bratem, który ma żyć z Panem. Dass er ein klares Zeugnis hat vor der Welt, in der er lebt. I powinien składać jasne świadectwo w tym świecie, gdzie żyje. Weil er auf einmal diesen physischen Trieb empfindet, zu der Frau zu gehen. Ale teraz odczuwa tą ciągotę do tej kobiety. Und er verkauft sein
guten Charakter. I sprzedaje tym samym swoją pozycję, swój dobry charakter. Der geformt wurde über jahrelanges Umgang mit dem Herrn. Który był kształtowany przez wiele lat życia, przez lata życia z Panem. Und gibt alles hin. I wszystko porzuca. Oder? To taki Jesus verachtete sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht. I tym samym, kiedy patrzymy na Ezawa, on sprzedaje pierworództwo swoje za tą jedną miskę potrawy. Gott wusste das. Bóg wiedział o tym. Das ist das Interessante in der Gottes Wort, mal noch mal letztes Wort und dann machen wir Pause. Jeszcze krótkie słowo i robimy przerwę. Wir kennen einmal die Gott, die Souveränität Gottes, der alles weiß. My wiemy i znamy tą suwerenność Bożą, która wszystko wie. Und der von vornherein sagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. I jest na wstępie powiedziane było, że starszy będzie służył młodszemu. Ale również widzimy tą odpowiedzialność człowieka, jak on podchodzi do spraw Bożych, który nie porzuca też w przypadku innej, który nie lekceważy sobie tymi rzeczami. Und so wird im Hebräerbrief der Esau ein ungöttlicher genannt. Ale jest to w tym kontraście pokazane, że właśnie Ezaw to zrobił i jest nazwany w Hebrajczyków liście tym ungöttlicher. Bezbożnym. Und damit eigentlich alles aufgibt. I tym samym porzuca to wszystko, co Boże. Den Segen, czyli Anerkennung. Błogosławieństwo Boże. Alles. Wszystko. Lieben, wir haben Kontakte gehabt mit Menschen. My mamy, kochani, kontakty z ludźmi über die Jahre jetzt. Przez lata. Wo ich dachte, das werden sie doch ergreifen. Że już myślałem, to jest to, że oni dojdą do celu. Und dann suggeriert Satan so ein bisschen Freude an der Sünde. I nagle, czy też jednak szatan prowadzi do tego, że zaczynają cieszyć się grzechem. Dann geben sie alles auf. I zamiast przyjść do Pana, dojść do nawrócenia, to odwracają się i porzucają wszystko. Und als letztes Wort. I jako ostatnie słowo. Wenn ich denke. Jeśli myślę. Wenn ich denke. Jeśli ja myślę. Dass ich besser bin als mein Vater. Że jeśli jestem lepszy niż mój ojciec. Dann lerne ich zum Beispiel auch aus der Geschichte mit Isaak. To uczę się z historii też Izaaka. Dass ich dieselben Fehler mache. Że tak samo ja popełniam te błędy. Gibt es Probleme? Są problemy. Geht er genauso zu den Philistern. Tak samo Izaak idzie do Filistyńczyków. Wie das Abraham getan. Jak to zrobił Abraham wcześniej. Wir sind vom selben Material. Jesteśmy z tego samego materiału. Wir sind nicht besser. Nie jesteśmy lepsi. Das ist unser Herz. To jest nasze serce. Gottes Wort gibt uns diese Information. Boże Słowo nam daje te informacje. Damit wir lernen. Abyśmy się nauczyli. Aus seinem Wort. Z Jego Słowa. Damit wir es nicht so machen. Abyśmy tego tak nie czynili. Pause. Przerwa. Dziękuję. Oh,
Wir erinnern uns noch einmal. Przypomnijmy sobie jeszcze raz. Ausgangspunkt. Ten punkt wyjścia. Wer ist Gott eigentlich? Kim właściwie jest Bóg? Gott sagt von sich, ich bin der Gott Abrahams. Bóg powiedział o sobie, jestem Bogiem Abrahama. Gott ist der Gott Isaaks. Bogiem Izaaka. Und der Gott Jakobs. I Bogiem Jakuba. Bei Abraham haben wir sehr viele tiefe Glaubenserlebnisse gesehen. U Abrahama widzieliśmy wiele głębokich doświadczeń przeżytych we wierze. Und wir können sagen, lieber Gott, ich verstehe dich. I teraz moglibyśmy powiedzieć, o tak, drogi Boże, rozumiem teraz. Von solch einer beeindruckenden Persönlichkeit bist du der Gott. O, ty jesteś Bogiem tak wspaniałej, doskonałej osoby. Bei Isaak. U Izaaka. Es wird uns schon ein bisschen schwieriger. Tam już, no może to trochę trudniej wygląda. Was wird den Isaak auszeichnen? Co więc charakteryzuje Izaaka? Wir finden eine ganz wesentliche Sache. Znajdujemy dość istotną rzecz. Was er erlebt hatte durch die Philister, die dort in dem Land wohnten, wo er sich aufhielt. Co przeżył ze strony Filistyńczyków, którzy byli w tym kraju, gdzie on mieszkał. Er hatte Herden von Kleinvieh und Herden von Rindern. Miał trzody, z drobnej trzody i dużej trzody. Und ein großes Gesinde. I cały zastęp służby. Und die Philister beneideten ihn. Ale Filistyńczycy zazdrościli mu tego. Und alle Brunnen, die die Knechte seines Vaters gegraben hatten, verstopften die Philister. I Filistyni z zazdrości zasypali wszystkie studnie wykopane przez ojca jego Abrahama. Und jetzt steht hier in Vers 18, Kapitel 26. Mamy 26 rozdział przed sobą, 18 wiersz. Izaak odkopał studnie. Hob die Wasserbrunnen wieder auf. Wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. Dann noch Vers 25. I jeszcze do tego wiersz 25 brat podaje. I zbudował tam ołtarz i wzywał imienia Pana i rozbił tam namiot swój. Tam też wykopali słudzy Izaaka studnie. Wir haben schon gesagt, myśmy już powiedzieli, er ist der Sohn, on jest tym synem Izaak, seines Vaters. Swego ojca. Die Beziehung, die sein Vater mit Gott hat, ale ta relacja, ten związek, w jakim był jego ojciec z Bogiem, die wird nicht automatisch vererbt. Nie jest dziedziczona z automatu przez Izaaka. Also, dass die Kinder hier sind, a więc, że, to, że tutaj są dzieci dzisiaj und Gottes Wort hören, i słyszą Słowo Boże, das kann auch sein, dass die Kinder so machen wie ich früher. To może dzieci zrobią tak, jak ja to wcześniej zrobiłem. Bo, 6 Uhr, Mann, wann ist denn endlich vorbei? O, już tyle godzin mówi, 6 godzina, kiedy w końcu koniec. Oder ich möchte ein bisschen mehr hören. Albo rzeczywiście będę chciał więcej słuchać. Weil ich möchte nicht nur glauben, weil mein Vater das macht oder meine Mama. Bo ja jako dziecko, mówi to brat z takiego założenia, nie będę wierzył teraz jak moja mama czy tata. Ich möchte es gerne so wie die Frau in Johannes 4 sagen. Ale ja bym tak wolał, żeby to było jak w Jana 4 ta kobieta mówi. Besser gesagt, die Leute, die Frau von Johannes 4 gehört haben. Albo może lepiej powiedziawszy, ci ludzie, którzy usłyszeli tą Samarytankę. Wir glauben nicht mehr um deines Wortes willen. Czyli ta zasada, która jest nam pokazana, my nie wierzymy już z powodu świadectwa Twego, sondern wir selbst haben erkannt und geglaubt. Ale myśmy sami poznali i uwierzyli. Also diese Kinder müssen zu einer Überzeugung selbst kommen. A więc tak samo i dzieci muszą same dojść do tego osobistego przekonania, dass Gott dieser Allmächtige ist. Że Bóg jest tym Wszechmogącym. Dass er wunderbar wirken kann. Że doskonale może działać. Das muss ich selber erleben. To muszę sam przeżyć. Das heißt nicht nur, dass ich Bücher habe von meinem Papa. To nie znaczy to, że ja sobie wezmę książkę od mojego taty, wo so tolle Geschichten drinstehen. Gdzie cudowne historie są opisane. Ich muss das auch selber erleben. Ja muszę to sam przeżyć po prostu. Und er gräbt die Wasserbrunnen wieder auf, die verstopft waren. Ale on odkopuje tu Izaak właśnie te studnie, które były zasypane. Das Wasser, Bild von dem Wort Gottes. Woda obrazem jest tutaj Słowa Bożego. Efezjan 5, glaube 26 oder 27. Efezjan 5, 25 lub 6 wiersz. Und da kannst du das lesen, das Bild des Wortes Gottes macht, wie so ein Brunnen gibt uns wieder Erquickung. A więc patrząc na studnie, to jest to odświeżające, orzeźwiające działanie wody. Und dann kann das auch dazu führen, dass du selbst auf einmal noch was findest. I może to doprowadzić do tego i w twoim życiu, że ty sam zaczniesz jakby odnajdywać coś z tego. Und so einen eigenen Boden ausgräbst. I zaczniesz kopać swoją studnię. Jetzt war diese Begebenheit. Było to zdarzenie tutaj. Der Esau war ja auch noch da. Ezaw przecież jeszcze żył, tak samo był. Was ist eigentlich mit dem geworden? Bitte? Was ist eigentlich mit dem geworden? Co było w tej chwili z Ezawem? Esau hat
sehr früh gezeigt, was in seinem Herzen ist. On już, jak powiedzieliśmy wcześniej, dość szybko pokazał, co jest w jego sercu. Der hatte eine Frau geheiratet. Ożenił się z kobietą. Von den Hethitern. Z Hetytów. Und sie waren ein Herzeleid für Isaac und Rebekka. Ale jak wiemy, one były, czy one właściwie, bo to kobiety, były przedmiotem troski dla Izaaka i Rebeki. Jakob soll uns beschäftigen. Jakub będzie nas teraz zajmował. Bevor wir dahin kommen, a zanim do niego dojdziemy, müssen wir erstmal machen, was macht der Esau jetzt so in der Zwischenzeit? Ale spójrzmy jeszcze, co w międzyczasie robi Ezaw. Er hat offensichtlich keinen Bezug zu den geistlichen Dingen. Najwyraźniej widzimy, że nie ma tej w ogóle takiej więzi relacji u niego wiary. Und was wir schon gesehen haben in der Sache mit diesem Erstgeburtsrecht. I to, co widzieliśmy ze sprawą pierworództwa, jak się zachował. Das zeigt sich jetzt auch in der Frage, wenn er einen Ehepartner wählen muss. To tak samo się przejawia w tym, jak on wybiera swoją małżonkę, czy małżonki wręcz. Und jetzt war Isaac alt. Isaac zestarzał się. Und jetzt wurde er so ein bisschen in den Blick war so ein bisschen schwach geworden. I jak czytamy, utracił w 27 rozdziale słabszy wzrok jego miał. Und er merkte, dass Zeit seines Endes kommt. I ocenił to, że nadchodzi koniec jego życia. Ich möchte dich gerne segnen, mein I Sohn. Teraz stwierdza, chcę cię pobłogosławić, mój synu. Und er denkt natürlich gleich an den Erstgeborenen. Oczywiście myśli w pierwszej kolejności o tym pierworodnym. Vergisst ganz die Verheißung, die Gott gegeben hat bei der Geburt. Tym samym zapominając o tym, co Bóg zapowiedział odnośnie pierworództwa. Und nun nimm mein Jagdgerät, mein Köcher, Bogen, geh hinaus. Jage mir ein Wildpferd, du weißt, upoluj mi tą zwierzynę, ty wiesz, jaką, bo ja ją taką lubię, i upoluj. Geh mal, Esau, mach das mal. Uczyń to, Ezawie. Das bekommt die Rebekka mit. Ale to również usłyszała Rebekka. Wir denken nochmal daran, wie schön war diese Sache, als die beiden sich gefunden haben. I teraz przypomnijmy sobie, jak piękne było połączenie tych dwóch ludzi, czyli Izaaka i Rebeki wcześniej. Als die love story so begann, jak ta historia miłosna się rozpoczęła. Haben die gebetet miteinander? Przecież modlili się. Haben die so über ausgetauscht sich, was Gottes Wille ist? Ale czy teraz w ogóle tu zastanowili się, jaka jest wola Boża w tej kwestii? Er will gerne, dass der Esau dieses Erstgeburtsrecht bekommt. Przecież Izaak jest z nastawienia tego typu, że Ezawowi chce przyznać pierworództwo. Rebekka möchte gern, dass es ihr Sohn bekommt. Ale Rebekka zdecydowanie chce, żeby to był Jakub. Und es scheint auch nicht unbedingt, ob das wirklich jetzt geistliche Gründe waren, die Rebekka angeleitet haben. I tu nie za bardzo można się doszukać jakby duchowych motywów tak Aber naprawdę. Sie muss dazu was tun. Ale ona, przejmując inicjatywę, stwierdza, że musi coś zrobić w tej sprawie. Er wird schön verkleidet. A więc pięknie przyobiera Jakuba. So ein Fell, damit man denkt, das ist ein Bahad wie tak, sein Bruder. Ze skórkami, dokładnie, żeby upozorować Ezawa. Bestimmt ein Geruch, damit man so denkt, oh, der riecht wie sein Bruder. Specjalnie też w jego szaty, żeby ten zapach nadać właściwy. Bereitet ein Essen. I przygotowuje potrawę. Und bringt das ihrem, dann bringt der Jakob das seinem Vater. I daje to Jakubowi, swemu synowi, aby zaniósł swemu ojcu. Puka Jakub. Mit meinen Worten, ja. Swoimi słowami to A, mówię teraz. Ich bin's Papa, dein Sohn, Esau. Teraz mówię swoimi słowami, tak, tatusiu, to ja, twój syn, Ezaw. Das ist aber Jakob. Ale to przecież jest Jakub. Die Stimme ist doch Jakobs Stimme. Przecież ojciec stwierdza, głos jest głosem Jakuba. Aber riecht, Sachen und das Haar ist alles wie bei Esau. Ale dotyka go i stwierdza, nie, no to jednak jest Ezaw. Ich bring dir dein Essen, wie du's gerne hast. Ale ja ci, tato, przyniosłem tą potrawę, którą lubisz. Gemacht von seiner eigenen Frau, weiß er alles gar nicht. Zrobiona przez twoją żonę, ale ty tego nawet nie wiesz. Er wird betrogen von seiner Frau. Jest tak samo oszukany przez swoją żonę w tym samym. Er wird betrogen von seinem Sohn. Jest oszukany przez swego syna. Und dann gibt er den Segen. I daje to błogosławieństwo. Noch einmal, was ist da in der Familie los? A więc jeszcze raz zadajmy sobie pytanie, o co chodzi w tej rodzinie. Ich erinnere mich an Situationen beim Haus von Geschwistern. Ja przypominam sobie o pewnej sytuacji, kiedy byłem u pewnych wierzących w domu. Der Sohn bekommt irgendwas von der Mutter. Syn otrzymał coś od matki. Lass das aber bitte nicht den Papa hören. Ale wiesz co, synku, nie mów tego czasem tacie. Ist das Erziehung? Czy to jest wychowanie? Ist das so eins im Erziehen? Czy to jest jedność w wychowaniu dzieci? Noch einmal, wo war diese Gemeinsamkeit?
Gdzie była tutaj, patrząc na tą sytuację, ta wspólnota działania? Was eine Beziehung des Glaubens ausmacht. Co tworzy tą relację wiary między też rodzicami? Gdzie to jest? Dass man zusammen beten kann. Że się można razem później modlić. Dass man sich Gedanken macht, was Gott möchte. Że wspólnie myśli się nad tym, co Bóg chce. Wo ist das? Gdzie to jest? O selig Haus. Och, cóż za dom. Wo man dich aufgenommen. Jakiż wspaniały jest to dom, gdzie Ciebie się przyjmuje, prawda? Du wahrer Seelenfreund, Herr Jesus Christ. Ty jesteś tym prawdziwym przyjacielem dusz, Panie Jezu. Von allen Gästen, die da kommen. I wszystkich też gości, którzy przychodzą tutaj. Du bist der gefeiertste und liebste bist. Tu Ty jesteś tak samo tym, która jest umiłowana. Wo alle Herzen dir entgegenschlagen. I niech biją dla Ciebie, Panie, serca powinno. Das ist ein Lied. To jest też słowa są takiej pieśni. Wie schön ist das, wenn das so in einem Haus so ist. Ale jak piękne rzeczywiście to jest, jak rzeczywiście ma to zastosowanie i jest to obecne w danym domu. Da fühlt man sich wohl. Tam czuć się można dobrze. Fühlt man sich nicht wohl. Tutaj w tym domu nie można było czuć się dobrze. Segen von Isaak. To błogosławieństwo Izaakowe. Izaak Jakob über. Przechodzi jednak na skutek tych okoliczności na Jakuba. Und als kurze Zeit später Esau kommt. Ale kiedy krótki czas później przychodzi faktycznie Ezaw. Kommt er zu spät. Przychodzi za późno. Sein Bruder hat ihn betrogen. Jego brat go oszukał. Und das Erstgeburtsrecht. Ze względu na to pierworództwo. Und doch wusste Gott das von Anfang an, dass es so sein wird. A jednak Bóg wiedział, że tak będzie od początku. Wenn du die Geschichte von Jakob und Esau so liest wie in einem Roman. Jakbyś czytał tą historię Jakuba i Ezawa jako taką opowieść, to teraz może byś stwierdził, o jak mi jest żal i szkoda tego Ezawa, że tak tutaj jest potraktowany. Bo tak naprawdę patrząc na Jakuba konkretnie, to jest tutaj naprawdę żałosnym kłamcą. Und dass sein Bruder nach seinem Leben trachtet. I że teraz Ezaw reaguje tym, że chce zabić go. Und deshalb töten will. I dlatego ma zamiar go zabić. Da brauche ich nicht zu wundern. To właściwie moglibyśmy powiedzieć, nie musimy się dziwić temu. Obwohl das natürlich auch aus seinem bösen Herzen entsprach. Choć oczywiście było to wypływem jego złego serca. Rebeka sagt zu ihm. Ale Rebeka mówi do niego. Ich verachte das Leben wegen der Töchter Hetz. Mam obmierzło mi życie moje z powodu córek Hetytów, które pojął Ezaw wcześniej. Wenn du jetzt auch noch eine Frau nimmst von den Töchtern Hetz. Jak teraz ty, Jakubie, weźmiesz sobie taką kobietę? Das ist furchtbar. To jest okropne. Deshalb geh zu meiner Verwandtschaft. Więc lepiej idź do mojej rodziny. Mit meinen Worten hol dir bitte eine Frau aus Gottes Volk. I moimi słowami teraz to mówię, weź sobie kobietę z Bożego ludu. Aber noch ist er gar nicht innerlich so weit. Ale on jeszcze wewnętrznie nie jest tak na to przygotowany. Was macht Esau in der Zwischenzeit? Co w międzyczasie robi Ezaw? Er holt sich noch eine Frau. Bierze sobie jeszcze jedną kobietę. Und zwar nachkommen von Ismael. Tym razem z potomków Ismaela. Und zeigt eigentlich, dass er überhaupt kein Verständnis hat. I pokazuje tym samym, że dalej nic nie zrozumiał. Für die Leute, die Gott segnen möchte. Bo dla ludzi, których Bóg chce błogosławić. Die beiden trennen sich. I tym samym ci dwoje generalnie rozstają się jako bracia. Er geht den Weg, den früher sein Vater schon gegangen, besser gesagt, der Knecht des Vaters gegangen ist. I można by to przyrównać, że idzie niby tą drogą, którą szedł wcześniej Eliezer jako sługa Abrahama. Und dann schläft er dort ein. Ale na pewnym miejscu zatrzymuje się i zasypia. Ist ein langer Weg. To jest długa podróż przed nim. Er träumt. I śni mu się coś. Engel Gottes steigen auf und nieder. Oto aniołowie zstępują z góry w dół. Und dann gibt er diesem Ort wieder, merken wir, es werden viele Orte neu benannt in der Bibel. I widzimy, że nadaje tutaj Jakub nazwę temu miejscu. Dzięki temu no, właśnie tej księdze jest to rzecz istotna. Er gibt diesem Ort den Namen Bet-El. Daje nazwę temu miejscu Betel. Zu polnisch? Dom Boży. Boży. Po polsku Dom Boży. Aber was er dazu sagt, ale co on oprócz tego mówi, to jest interesujące. Er sagt, das ist ein furchtbarer Ort hier. Cóż za straszne to miejsce. Da, wo die Engel Gottes auf und niedersteigen. Tam, gdzie aniołowie stępują z góry w dół. Da, wo Gott wohnt. Tam, gdzie Bóg mieszka. Da fühle ich mich nicht wohl. Tam nie czuję się dobrze. Warum wohl? Dlaczego? Mit einem schlechten Gewissen.
Mit einem belasteten Gewissen. Ze złym, obciążonym sumieniem nie można czuć się dobrze. Kannst du dich nie wohl fühlen. Nie będziesz się czuł dobrze w obecności Bożej. Im Anfang war Luz der Name der Stadt. Na początku Luz nazywało się to miasto. Er zieht in die Fremde. I dalej rusza Jakub w drogę. Und der Überlister, der andere immer überlistet hat. I ten oto oszust, który innych tak potrafi łatwo oszukać. Der erlebt, dass jetzt selbst überlistet wird. I sam teraz doznaje tego, co zostaje w następnym rozdziale oszukany. Wir sind fast, man könnte wieder sagen, wie bei der Geschichte von dem Knecht Abrahams. I właściwie byśmy powiedzieli, jesteśmy prawie jak przy tej sytuacji ze sługą Abrahama. Ist er ganz in der Nähe von dem Haus. Bo to jest właściwie w bliskości tego domu. Eine junge, hübsche Frau kommt raus. Ale zanim tam dociera, wychodzi młoda, ładna kobieta naprzeciw niego. O, Rachel. Nazywa się Rachela. Die hätte ich gerne. Wie? Die hätte ich gerne. A, tą chciałbym mieć chętnie. Sagt Jakob hier. Jakob sobie tak wewnętrznie to jakby mówi. Er wird eingeladen im Haus. Jest ostatecznie zaproszony do tego domu. Da gibt er irgendwann seinen Wunsch zu erkennen. I z czasem to jego życzenie pobrania się z Rachelą wyraża. Gut, wir machen Hochzeit, 7 Tage lang. Dobrze, Laban przystaje na to, mówiąc, zróbmy wesele, 7 dni. Gefeiert, die Frauen sind natürlich, haben wieder bedeckt sich, sind verhüllt. Jest to wesele, 7 dni, kobiety są przysłonięte w swoich tych zasłonach. Das ist die Hochzeitsnacht. Ale kiedy przychodzi ta noc poślubna, morgens macht er auf. Rano budzi się Jakub. Na guckt er nebenan seine Frau. I patrzy na kobietę, którą obok siebie. Ist er ganz entsetzt. Jest zaskoczony. Die Ungeliebte. To nie jest ta. Lea. To jest ta, której nie kocha, Lea. Das ist eigentlich eine ganz bittere Geschichte. I rozpoczyna się gorzka historia. Einmal für die Lea. Dla Lei. Auch für den Jakob. Dla Jakuba również. Die ganze Begebenheit, wie das dann kommt, dass man noch auch noch diese Dienerinnen der Frauen gibt. I sytuacja się rozszerza, pojawiają się jeszcze te służące, jako które też usługują tym paniom i też później w tym życiu uczestniczą. Er musste nicht nur 7 Jahre arbeiten für die Rahel. On nie musi pracować jedynie 7 lat za Rahelę. Er muss noch mal 7 Jahre arbeiten. Ale lecz jeszcze musi dodatkowe kolejne 7 lat bis er pracować. Die wirklich bekommt. Jak aby rzeczywiście nabyć te prawa. Aber Gott gibt ihm auch gelingen. Ale Bóg daje mu powodzenie w tej rzeczy. Er wird zwar, wie nennen wir es mal, betrogen von seinem Schwiegervater. Jest oszukany przez swego teścia. Er betrügt ihn aber auch selbst. Ale też i on go oszukuje. Wieder macht er seinen Namen alle Ehre. Znowu czyni to ku czci swego imienia, że nazywa się oszust. Er zieht zurück nach Kanaan. Następnie opuszcza dom rodzinny Labana i wraca do Kanaanu. Hat eigentlich Laban gar nicht groß mitgeteilt. I właściwie ukrywając to przed Labanem w ogóle, że rusza. Mittlerweile hat er 11 Kinder. W międzyczasie ma już 11 dzieci. 11 Söhne und eine Töchter, eine Tochter. 11 synów i córkę. Hat seine 4 Frauen dabei. 4 kobiety ze sobą. Da kommt noch einmal sein Schwiegervater. I znowu przychodzi, goniąc go, Laban. Gehst du einfach ohne dich zu verabschieden? Jak ty to odszedłeś bez pożegnania, mówisz? Ich habe mitbekommen, du hast doch irgendwie mein Hausgötzen mitgenommen. Ale ja stwierdziłem, że ty ukradłeś moje bożki domowe, mówi Laban do niego. Unmöglich kann ich sein. Niemożliwe. Bei dem du diese Götter findest, u którego ty znajdziesz teraz te bożki, mówi Jakub do niego, der soll nicht leben. Ten ma umrzeć. Ist der, wo der Götze war? I gdzie były bożki? Bei seiner Lieblingsfrau. Niestety, u jego ukochanej żony, dla której pracował 14 lat. Er wurde nicht gefunden. Nie zostały znalezione gdzie indziej. Aber Rebecca stirbt auf dem Weg nach Kanaan. Ale niestety Rebecca przypłaca to życiem według słowa Jakuba. Muszę wirklich ein bisschen eilen, sonst schaffen wir nicht mehr bis Kapitel. Muszę się troszeczkę pospieszyć, żeby nie przerobimy wszystkiego. Denn die Geschichte ist schon sehr, sehr berührend, was Ale Jakub ta historia jest naprawdę poruszająca. Und eine Sache nur noch ganz kurz, bevor dann Esau trifft, nach vielen Jahren. Po wielu latach, jedna jeszcze rzecz, zanim spotka się z Ezawem. Da hat er natürlich Angst, was passiert.
naturalnie bał się tego spotkania. Nach so vielen Jahren treffe ich meinen Bruder wieder. Teraz po tylu latach ma spotkać tego brata. Die letzte Info war, er wollte mich töten. Jest jego ostatnia wieść od swojego brata, którą usłyszał, to, że chce mnie zabić. Jetzt kommt eine riesen Karawane zurück nach Kanaan. I teraz oto wraca wielka karawana z powrotem do Kanaanu. Und er schickt vorsichtshalber. I tak naprawdę coś ustawia całą rodzinę, Jakub. Im gewissen Abstand mehrere Pakete so als Begrüßungsgeschenke. I tak naprawdę taką jakby łapówkę dosłownie przedstawia w tym, co ustawia Jakub na przedzie i po kolei. Und aber vorsichtshalber betet er noch. Ale modli się. Dieser Mann hat noch nichts gelernt wie Gottes. Esau. Jakub. Jakub. Jakub, mimo wszystko, że oglądamy go tutaj, nie nauczył się tego wciąż z polegania na Bogu. Esau ist diese Sache mittlerweile vergessen, er freut sich sehr, seinen Bruder wiederzusehen. Für Esau ist diese Sache längst vergessen. Er freut sich sehr, seinen Bruder wiederzusehen. Ale tak naprawdę dla Ezawa ta rzecz już jest dawno zamieszką, byłą i tak naprawdę on tylko cieszy się z tego, że spotyka się jednak ze swoim bratem Jakubem. Aber wir müssen weiterkommen, sonst schaffen wir gar nichts mehr, weil jetzt kommt ja eigentlich die Hochgeschichte von Jakob. Ale musimy iść dalej, ponieważ mamy przed sobą tą wzniosłą historię Jakuba. Wir müssen mal zu Kapitel 37 kommen. My musimy dojść do właśnie teraz rozdziału 37. Weil hier beginnt erst die Geschichte. Bo tutaj dopiero rozpoczyna się historia. Eigentlich ist es ganz seltsam, wie Gottes Geist uns diese Information mitteilt. Jest to niesamowite, w jaki sposób Duch Święty przekazuje nam tutaj to, co jest zawarte. Dies ist die Geschichte Jakobs. I czytamy 37 rozdział, pierwszy wiersz, a Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, w ziemi kananejskiej, a drugi wiersz, a oto dzieje rodu Jakuba. Józef. Józef. Geht's weiter. On jest tutaj dalej, pojawia się na planie. Wenn jetzt da gestehen würde, das ist die Geschichte von Margin oder Harald, der fängt an, dass er dort geboren wurde und so weiter. Und da ist er aufgewachsen, steht hier alles nicht. Ale dlaczego jest taki sposób Bożego przekazu? Przecież gdyby tutaj było napisane, oto historia mnie lub kogoś z nas, byłoby tak, urodził się tu, zrobił, żył. Ale tutaj całkowicie inaczej to przedstawione jest. Jetzt beginnt eine der schönsten Geschichten in der Bibel. Bo rozpoczyna się tutaj jedna z najpiękniejszych historii w Biblii. Das ist die Geschichte Jakobs. I to jest historia Jakuba. Józef. I Józefa. Und das ist eigentlich wirklich so der Inhalt der Geschichte Jakobs. I to jest właściwie tą też zawartością historii Jakuba. Er hatte von seiner Lieblingsfrau Rahel zwei Söhne bekommen. Że on z Racheli, swojej tej ukochanej żony, miał dwójkę synów. Józef, Józefa und Benjamin. I Benjamina. Benjamin ist bei der Geburt gekommen. Benjamin jest kurz vor ihrem Tod geboren. Benjamin, jak wiemy, urodził się krótko już przed śmiercią Racheli. Er ist der jüngste. On był tym najmłodszym. Józef ist 17 Jahre alt. Józef ma 17 lat, czytamy. Und dann geht die Geschichte seinen Gang, weil Josef sehr viel träumt. I cała ta historia jest tutaj kontynuowana i Józef, jak wiemy, ma sny. Und die Geschichte Jakobs ist bisher auch eine Geschichte, was er zu Hause kennengelernt hat. A historia Jakuba pokazuje nam też, co nauczyło go to. Sehr viel Auflehnung gegeneinander. Również i wiele takiego buntu i sprzeciwów, które tutaj będą miały miejsce. Jakob hat schon schlimmes erleben müssen mit seinen Söhnen Simeon und Levi in Kapitel 34. On już Jakub doznał trudnych chwil ze swoimi dwoma synami Simeonem i Levi w 34. rozdziale tej księgi. Und sein Herz hängt aber besonders an Josef. Ale jego serce tu szczególnie jest podkreślone, jest skierowane na Józefa. Und später lernen wir auch noch von Benjamin. A później jeszcze będziemy widzieć Benjamina. Józef bringt ihre üble Nachrede vor ihren Vater. Ale Józef donosi, co złego czynili bracia do ojca. Und der Vater liebte ihn mehr als alle seine Brüder. Ale ojciec miłował go bardziej niż wszystkich innych braci. Noch einmal so als Hintergrundinformation für die Geschichte von Jakob und Esau, das hat er so erlebt. A więc tak naprawdę on przeżył to już przecież w domu, kiedy sam tego doznawał, że Izaak kochał Ezawa, a Rebeka Jakuba. Dass der eine mehr bevorzugt wird als der andere. Że jeden był preferowany też przed drugim. So läuft es auch bei ihm. Tak też u niego się odbyło.
Wir wollen jetzt mal noch gedanklich natürlich auch mal uns klar machen, Josef hat auch noch eine übergeordnete Bedeutung. Die ist schön. Okay, my możemy sobie tutaj też uzmysłowić, że Józef ma tą szczególną pozycję i to jest piękne, żeby to widzieć. Aber wenn einer seine Brüder verleumdet, ale jeśli ktoś źle mówi, czy też w negatywny sposób przedstawia braci, wenn ein Vater 12 oder 13 Kinder hat mit Diener und eins immer bevorzugt, das ist nie gut. I nawet jeśli dochodzi do tego, że ojciec ma kilkunastu synów, ale preferuje jednego, to nie jest nigdy dobre. Und das führt dazu, dass die anderen eifersüchtig sind auf ihn. I to naturalnie prowadzi do zazdrości ze strony pozostałych braci. William MacDonald hat einmal sehr schön gesagt. William MacDonald war ein Bibelausleger. William MacDonald był wykładowcą biblijnym. Josef erinnert mich an Jesus. I on powiedział: Józef przypomina mi Pana Jezusa. Und wir können das natürlich auf jeder Seite empfinden, gerade wenn wir Kapitel 37 sehen. I możemy to, myślę, z każdą stroną czytaną odczuwać, począwszy od właśnie 37 rozdziału. Die Brüder sind eifersüchtig. Bracia są zazdrośni. Er schaut und will nach seinen Brüdern schauen. Ale on idzie tutaj, jak czytamy w tym rozdziale, i szuka swoich braci. Er sucht seine Brüder. Podąża za nimi. Und dann sagen sie schon von weitem, da kommt der Träumer, komm, lass uns ihn töten. Ale co? Jaka jest reakcja braci? Oto idzie ten specjalista od snów. Zabijmy go. Das ist alles in dem Leben des Herrn Jesus. To wszystko wykonało się, dopełniło się w życiu Pana Jezusa. Sie sahen ihn von weitem und wollten ihn töten. Ujrzeli go z daleka i postanowili go zabić. Und in eine der Gruben werfen. I wrzucili go ostatecznie do studni. Und wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Uznali, czy też obmyślili taką wersję, że dziki zwierz go pożarł. Und dann werden wir mal schauen, was aus seinen Träumen wird. I teraz zobaczymy, co będzie z jego snami. Er hatte zwei Träume gehabt. On miał dwa sny. Und zwar einmal war die Gabe. Jeder hatte ein symbolisch eine Gabe. Mieli te dary, te symbolicznie tu pokazane. Seine Geschwister, alle seine seine Eltern. Jego też rodzice i bracia. Und sie verneigten sich vor ihm. I teraz skłonili się przed nim. Und dann waren es Sonne, Mond und Sterne, die sich vor ihm verneigten. Ale nawet i słońce, i księżyc, i gwiazdy się skłoniły przed nim, kolejnym. Und als er das seinen Brüdern erzählt, haben sie noch mehr gehasst. Ale kiedy on to opowiedział swoim braciom, jeszcze bardziej go znienawidzili. Weil sie natürlich wussten, du bist derjenige, vor dem sich alles beugen wird, unmöglich. Bo oni zaraz to wywnioskowali. Ty jesteś tym, przed którym mamy się wszyscy pokłonić, to niemożliwe. Eifersucht war immer eine ganz furchtbare Geißel. Ta zazdrość była tym okropnym po prostu biczem działającym po prostu w ich rękach. Warum hat man eigentlich denn Jesus ans Kreuz genagelt? Dlaczego właściwie ukrzyżowano Pana Jezusa? Eifersucht. Właśnie z zazdrości. Neid. Okay. Zawiści może najpierw. Das Schlimme ist, er sprach nicht so wie ihre Schriftgelehrten. To najgorsze właśnie, co im nie pasowało, to on nie mówił tak jak ich uczeni w piśmie. Sein Wort war mit Vollmacht. Jego słowo było z mocą. Mit Gewalt. Z potęgą. Und das überführte diese Leute. A to docierało i przekonywało ludzi. Da kommt jener Träumer, kommt, lasst uns ihn erschlagen. Ale tu patrząc na Józefa, oni mówią: o, idzie ten, ten, który śni, chciejmy go zabić. Dann ziehen sie ihm sein schönes Gewand aus, was ihm geschenkt hat. I teraz też ściągają ten wspaniały płaszcz, który miał podarowany od ojca. Stellen ihn also total bloß vor den Brüdern. A więc obnażają go tym samym przed braćmi. Dann werfen sie ihn in eine Grube erst. Rzucają go do studni. Und überlegen, wie sie ihn umbringen. I zastanawiają się teraz, jak go pozbawić życia. Einer rettet sein Leben. Jeden ratuje jego życie. Und dann kommen da so Händler vorbei aus Ismaelita. Midianici, którzy kupcy midiańscy. Und dann können sie noch einen guten Preis rausholen. I teraz wiedzą, no to dostaniemy dobrą cenę za niego. 20 Silberstücke. 20 srebrników. Fast so viel wie sein Gott und Herr. Tyle, co ich Pan i Bóg. Und dann nehmen sie sein Gewand. I biorą tą jego szatę. Zerreißen es. Roztargują. Und dann kommt das, wird das mit Blut getaucht. Zamaczają we krwi. Und dann kommt das Gewand zum Vater. I zanoszą ojcu. Und dort beim Vater entsteht eine ganz große Leere im Innern. Beim Vater entsteht eine riesige Leere in seinem Innern. A więc
kiedy to dociera do Jakuba, w jego wnętrzu rodzi się głęboka pustka. Beweinte ihn. Jakub opłakuje swego syna. Er weigert sich trösten zu lassen. I nawet nie daje się w żaden sposób pocieszyć. Der Überlister wird überlistet. Tak właśnie. Ten oszust zostaje po raz kolejny oszukany. Es wird ausgeblendet. Jest to wymazane. Ganz andere Geschichte. Właściwie można powiedzieć, pomijając na chwilę, inna historia. Ich will es nur mal erwähnen, weil das ist so interessant, was für ein Mensch Juda ist. Pomijając to, co teraz żeśmy powiedzieli, przechodzę teraz do tego, by powiedzieć, kim jest Juda. Einer seiner Söhne. Był to jeden z jego synów, Jakuba. Der wird immer mehr die Stelle des Erstgeborenen einnehmen. I gdy się przyjrzymy temu, to on stopniowo coraz bardziej nabiera tej pozycji pierworodnego. Der eigentlich versagt. Który zawiódł. Ruben. Bo był to faktycznie Ruben. Aber Jak, ist Juda besser? Ale czy Juda był lepszy? Mein lieber Mann Jakob, was ist mit deinen Söhnen? Mój kochany Jakubie, jak to jest z twoimi synami? Er hat auch Söhne mittlerweile schon. Bo przecież miał synów. Und hat eine Schwiegertochter. Miał też i Schwiegertochter Tamar, Tamar również tą synową. Und die Söhne sterben. Ale synowie umierają, czyli ci mężowie Tamar. Tamar ist Witwe. Tamar staje się wdową. Und irgendwann ist der dritte Sohn da und er sagt: "Hör mal, du hast mir doch gesagt, soll mein Mann werden." I teraz jest ten później to dziecko, które ona nosi w ciąży, czyli to ma być syn. Was macht, geschieht nichts von Judas Seite. Ale to nie domyśla się w ogóle Juda, że to dotyczy jego. Dann verkleidet sie sich. I ona się przebiera. Und er denkt, das ist eine Hure und er kann eine Frau mal kurz eine schöne Zeit haben. I Juda się na to nabiera, że po prostu spędza z nią noc, czy tam czas. Dann sagt Juda, sagt sie zu Juda, bitte gib mir mal zwei Sachen. I ona tylko mówi do Judy, daj mi tylko w zastaw te dwie rzeczy. Ein Pfand, und zwar Siegelring, Schnur und Stab, drei Sachen. Trzy rzeczy, przepraszam, to jest ten pierścień, sznur i laskę, tak? Sie wird schwanger. I zachodzi w ciążę ta kobieta. O, Juda erfährt später davon. Juda później się dowiaduje o tym. Selbstgerecht wie er ist. Taki samousprawiedliwiający się, pełen sprawiedliwości się wydaje być. Die muss doch getötet werden, der weiß nicht, dass seine eigene Schwiegertochter ist. A przecież mówi, takie, weźcie ją i spalcie. Da sagt die Frau, die Tamar, von dem diese drei Dinge sind, der ist der Vater des Kindes. I teraz ona mówi, ta Tamar, ojcem tego dziecka jest ten, do którego należą te trzy rzeczy. Es ist deshalb so bewegend, weil hier drin aufgezeigt wird, in welch einem Umfeld Juda, dieser Fürst in Israel, was das für ein Mann war. Jest to nam pokazane po to, takie jakby wstawienie w tego rozdziału, żeby nam pokazać oblicze i tło w ogóle Judy, które zajmuje taką później pozycję w Izraelu. Und der wird seinem Geschlechtsregister Jesu Christi. I on też jest w rodowodzie Pana Jezusa. Josef, die Geschichte geht dann weiter mit Kapitel 39. Josef, którego historia dalej jest kontynuowana w 39 rozdziale. Wir haben zu Anfang ein sehr schönes Lied gesungen. Myśmy na początku zaśpiewali piękną pieśń. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. And peace like a river attendeth my soul. Geschrieben in tiefer Not. Właściwie można powiedzieć głębokie cierpienie Józefa. Und in diese Not kommt Josef. I w tym cierpieniu jest Józef. Und das Wunderschöne ist, ihr Lieben. To, co jest piękne tutaj. Die Not kann so groß und so schlimm sein. Że cierpienie może być głębokie i ciężkie. Gott ist mit Josef. Ale Bóg jest z Józefem. Das ist einfach eine ganz, ganz beeindruckende Geschichte. Kein Mensch hätte so eine Idee hervorbringen können. Właściwie jest to niesamowita historia, której by człowiek tak nie mógł ułożyć sam z siebie. Er ist treu. On jest, Józef patrząc, jest wierny. Und wir Menschen denken immer, Treue führt immer dazu, dass dir gut geht. I myślimy może jako teraz ludzie, aha, no wierność to zawsze będzie prowadzić do tego, że będzie mi się dobrze powodzić. Für seine Treue landet er im Gefängnis. Ale za swoją wierność akurat Józef dostaje się do więzienia. Die Geschichte mit dieser Frau. To jest ta historia, jak wiemy, z tą kobietą, żoną Potifara. Gott ist mit Josef. Ale Bóg jest z Józefem. Weil der Herr mit ihm war, weil Gott mit Josef war, wird immer wiederholt. Jest to powtarzane dosyć często, że Bóg był z Józefem. Und selbst im Gefängnis
I nawet w więzieniu verändert Josef nicht seine innere Haltung. Nie zmienia swego usposobienia w ogóle Józef. Und er wird bald zu einem Eingeweihten dieser Obersten dort im Gefängnis. I staje się również i w tym więzieniu pewnym przełożonym. Josef ist offensichtlich ein sehr beeindruckender Mann. Więc musiał to być człowiek naprawdę robiący wrażenie. Was haben wir zu Anfang gesagt? Co powiedzieliśmy na początku? Josef erinnert uns an Jesus. Pan Józef przypomina nam o Panu Jezusie. Und dann haben diese zwei Männer wieder einen Traum. Ich will das gar nicht mehr auf die Träume eingehen. Nie będę teraz tłumaczył tych dwóch snów, jak wiecie, w więzieniu, tych dwóch mężczyzn. Josef deutet die Träume. On po prostu wykłada te sny tych dwóch. Aber man vergisst ihn trotzdem. Ale mimo to zapomina się o nim. Und er ist noch mal zwei Jahre im Gefängnis. I jeszcze zostaje dwa lata w więzieniu. Und wir könnten fragen, was nützt dir deine Treue zu Gottes Wort? I teraz byśmy może zadali pytanie, po co ci ta wierność temu Słowu Bożemu czy Bogu? Wenn das rauskommt dabei. Jeśli takie okoliczności z tego wszystkiego tylko wychodzą. Und dann ist es immer gut, was Petrus sagt, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Ale Piotr nam pisze i poucza nas, lepiej cierpieć nawet za dobre rzeczy, niż za złe. Die Geschichte, dass Josef hier im Gefängnis ist, jetzt über viele, viele Jahre. I ta historia, w której znajduje się właśnie Józef w więzieniu przez lata. Es werden insgesamt, glaube ich, 22 Jahre sein, bis die Brüder ihn zuerst wiedersehen. Das dauert noch ein bisschen, bis Jakob kommt. Myślę, że to jest łącznie około gdzieś 22 lat przemija, zanim bracia go zobaczyli w Egipcie. In die ganze Zeit denkt der Jakob, er ist tot. I teraz sobie wyobraźmy, że przez ten cały czas Jakub myśli, że Józef nie żyje. Aber Gott ist am Werken. Ale Bóg jest za tym wszystkim. Und er Pharao hat einen Traum. I również doprowadza do snu faraona. Wir haben in Deutsch ein Sprichwort. My mamy w Niemczech takie powiedzenie. Gottes Mühlen mahlen langsam. Boże młyny mielą powoli. Aber trefflich fein. Ale doskonale czysto. Es kommt. Wir müssen nur Geduld haben. To dojdzie do swojego stanu, ale my musimy mieć po prostu cierpliwość. Der Pharao merkt, niemand kann seinen Traum deuten. I faraon stwierdza to, że nikt nie jest w stanie wytłumaczyć jego snu. Nach zwei Jahren fällt auf einmal dem Mundschenk ein. Ach, da war doch bei mir im Gefängnis einer. I teraz ten, który przełożony nie piekarze, tylko ten nach zwei Jahren po dwóch latach ten, który został wyszedł z tego więzienia, przypomina sobie o tej sytuacji w więzieniu, którą przeżył. Der hat meinen Traum gedeutet. Pod czasze, no właśnie tego sklepu. Genauso eingetroffen. On przecież też wyłożył mój sen. Pharao, probier's mal mit dem. Weź go, faraonie, i wypróbuj go. Und wer das deuten kann, i ten, kto wyłoży ten sen, faraon mówi, der sagt, er wird der zweite im Königreich, będzie drugim w moim królestwie. Und er bekommt die Tochter Pharaos. I nawet dostanie córkę faraona za żonę. Und er kann das deuten. Kto mógłby to wyłożyć? Der wird der zweite im Reich. Ten i będzie też drugim w królestwie. Bekommt einen neuen Namen, der Josef. I Józef otrzymuje nowe imię. Safnat Paneach. Safnat Paneach. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, was das bedeutet. Mm. Aber Herrscher der Welt, nenne ich mal so an. Mniej więcej nie jestem pewien, ale generalnie Pan Świata. Jetzt ist Josef 30 Jahre alt, also heißt, wir waren schon 13 Jahre vorbei. A więc 13 lat mija w tej chwili. Aber er weiß, er hat ja den Traum gedeutet. 7 Jahre Hunger, 7 Jahre Überfluss, 7 Jahre Hungersnot. Ale jak wyłożył sen, jak pamiętamy, 7 lat urodzaju i 7 lat głodu miało nastąpić. Und jetzt die 7 Jahre Hungersnot. I teraz są te już te 7 lat właśnie głodu. Erst eine Zeit totalen Überflusses. Essen in Menge, Überfluss. Najpierw ogromny zasób jedzenia po prostu, który był i teraz zdeponowany w Egipcie, gdzie wszędzie jest głód. Aber jetzt wird eine schlimme Zeit kommen danach. Ale właśnie po tym czasie urodzajnym miał właśnie nadejść ten czas głodu. Und Überfluss, weil er Vorratshäuser angelegt hat. Ale ten duży ten urodzaj, który był, doprowadził do zapasów, które złożono. Der Herrscher über Ägypten. Bo panujący nad Egiptem Józef. Ist auch in Kanaan Hungersnot. Ale teraz te lata głodu również i są w Kanaanie. Und die Söhne von Jakob werden aufgefordert. Geh doch mal. Ich habe gehört, in Ägypten gibt es Essen.
Jakub nagle mówi: ja słyszałem, że jest zboże w Egipcie. Mówi do synów: ruszajcie tam. Und der Pharao hatte vorher noch gesagt: geh zu Josef, tut alles, was er sagt. Ale Faraon wcześniej dał takie zalecenie: idźcie do Józefa, wy wszystko czynicie to, co on mówi. Ist sozusagen der uneingeschränkte Herrscher über Ägypten. Można powiedzieć, jest takim nieograniczonym panującym w Egipcie, Józef. Und die Schrift sagt in Kapitel 42, Josef, er war der Gebieter über das Land, er verkaufte das Getreide allem Volk des Landes. 42 rozdział nam mówi, on rozporządza wszystkimi zasobami, on rozdziela również i zboże. Und jetzt kommen die Brüder und beugen sich nieder, genauso wie er das geträumt hat. Genauso ist es. I teraz dochodzi do realizacji tego, co w śnie było. Przychodzą bracia i składają mu pokłon. Und Josef erinnert sich noch an die Träume, die er hatte. I Józef też sobie przypominał o tych snach, które miał. Und dann hört er seine Brüder an durch einen Dolmetscher. I słyszy też swoich braci, jak rozmawiają, rozumiejąc ich też mowę. Und sie erkennen ihn nicht. Ale oni go nie rozpoznają. Wir haben jetzt 22 Jahre vorbei. Przeminęło 22 lata. Und dann erzählen sie ihm: 12 Brüder sind wir, deine Knechte, Söhne eines Mannes. Vers 13 wiersz 42 rozdziału: było nas 12 braci, sług twoich, synów jednego męża w ziemi kanaanejskiej. Der jüngste ist heute bei unserem Vater. Najmłodszy jest teraz z ojcem naszym w domu. Der eine ist nicht mehr da. A jednego już nie ma. Ha! Ich erkenne euch. Ha, poznaję was teraz. Spione. Jesteście szpiegami. Ganz klar. Całkiem sprawa jasna. Freunde, ihr wollt nur gucken, wie es hier im Land aussieht. Wy tu przyszliście poszpiegować, żeby zobaczyć, jak tu w tym kraju wygląda. Wollt unseren Wohlstand klauen. I po prostu przeszpiegować nasz dobrobyt. Er nimmt sie 3 Tage in Gewahrsam. I zamyka ich w areszcie na 3 dni. Dann sagt er ihnen, wenn ihr redlich seid, dann bleibt einer eurer Brüder gefangen. Jeśli jesteście szczerzy, niech jeden teraz z was zostanie. Nehmt eure Beutel gefüllt mit. Bierzcie oczywiście zboże i napełnijcie worki. Und wenn er noch mal wiederkommt, ale jeśli znowu przyjdziecie, möchte ich mal gerne sehen, ob ihr wirklich einen Bruder habt. I chcę właśnie zobaczyć, czy rzeczywiście jeszcze macie brata. Ob ihr mich nicht belogen habt. Czy nie okłamaliście mnie, że jeszcze tego jednego macie w domu? Und dann steht hier, sie unterhalten sich. I oni zaczynają ze sobą rozmawiać. Und ihr Lieben, was diese ganze Josefsgeschichte, wir merken im Alten Testament wie überall, haben wir nicht nur eine Geschichte, die total beeindruckend ist. I jak patrząc na tą historię, czy to nie jest niesamowita historia, która zaczyna na nas działać? Wir haben auch Prophetie da drin. Oczywiście mamy tu i proroctwo. Denn Gott zeigt, wie sein Volk Israel, bo Bóg pokazuje, jak jego lud Izrael durch Leid erkennen muss, przez cierpienia będzie musiał poznać, wen sie dort durchstochen haben. Kogo przebili. Fürwahr, sagen sie hier, Vers 21. W 21 wierszu mówią: zaiste zgrzeszyliśmy przeciwko bratu naszemu, bo widząc utrapienie duszy jego, gdy nas błagał, nie usłuchaliśmy go, dlatego przyszło to na nas, to utrapienie. Wir haben seine Drangsal gesehen. Widzieliśmy utrapienie duszy. Wir haben gesehen, wie er geweint hat. Myśmy widzieli, jak płakał. Wird uns alles nicht in Kapitel 37 erwähnt. Czy 37 rozdział nie pokazuje nam tego? Hier wird etwas gezeigt, was wir in Kapitel 37 nicht haben. Tu też są pewne szczegóły pokazane, które nie wszystkie są nam odsłonięte w 37 rozdziale. Und ihr ganzes Herz ist ganz kalt Gott gegenüber. Ale ich serce było całkowicie zimne wobec Boga. Ruben, sag doch mal, habe ich euch nicht gesagt? Versündigt euch nicht an dem Jungen? Czy nie powiedziałem wam, Ruben mówi, nie grzeszcie przeciwko chłopcu? Das ist aber nicht das, was später Juda macht. Ale to nie jest to, co później Juda czyni. Der geht viel weiter als Wort. Bo on idzie o dużo daleko dalej. Nämlich als der zweite Sohn kommt, als Benjamin kommt. Bo jak Benjamin przychodzi, da sagt er selbst: hör mal, mich kannst du für ihn einsetzen. Ich will böse sein für immer. Ich will für immer gesündigt haben. Bo Juda był gotów sam oddać siebie po prostu za to. Sie kommen wieder. Nochmal, nach einer Zeit. Przybywają ponownie po jakimś czasie. Weil die Hungersnot ist sehr schwer. Bo głód był bardzo ciężki. Und dann geschieht das, was ich gerade sagte. Dzieje się to właśnie teraz, co mówiliśmy. Aber sie bringen auch den Sohn mit. Ale przyprowadzają tego właśnie den syna. Bruder Jakobs aus derselben, von derselben Mutter. Josefs von derselben Mutter. Tak, przyprowadzają brata po prostu Józefa.
Aber was Benjamina. Was dem Jakob für eine Not war. Jetzt muss den zweiten Sohn von der Lieblingsfrau abgeben. To, co było najbardziej bolesne dla Jakuba, to musiał się pozbyć w domu, będąc tego drugiego umiłowanego syna ze swojej żony Racheli. Józef sieht ihn. Józef widzi tego brata swego. Weiß nicht, ob er ihn schon mal gesehen hat, vielleicht als Baby. Być może ostatnio go widział, jak był malutkim dzieckiem. Dann steht hier in der Bibel, Josef geht ins Innerste und weint. I jest napisane w Biblii, że Józef odchodzi na bok i płacze. Dann wäscht er sein Gesicht, kommt er wieder raus. Ociera swoją twarz i znowu wychodzi. Ist wieder der alte Herrscher Ägyptens. Jest znowu tym władcą przecież Egiptu, jakby nie było. Ich will nicht auf die einzelnen Situationen eingehen. Nie chcę teraz może w każdy szczegół wchodzić. Sie bekommen das Essen wieder mit in die Säcke. Dostają znowu tę zboże do worów. Jeder Sohn hat einen Sack mit Getreide. Każdy z synów ma wór ze zbożem. Bei Benjamin legt er diesen extra. Ale jak wiemy, w Benjamina worze znajduje się ten kubek. Und dann ziehen sie los, denken alles ist gut. Wyjeżdżają stamtąd, myślą, że wszystko jest w porządku. Da kommt auf einmal Reiter hinter ihnen her. Ale gonią ich. Goni ich pościg. Und die sagen: "Hör mal, ihr habt hier was geklaut von meinem Herrn." Ale, słuchajcie, ktoś z was okradł mojego pana. Unmöglich. To niemożliwe. Wir haben reines Gewissen. My mamy czyste sumienie. Alles clean, alles sauber, nie was Böses gemacht. Nic złego żeśmy nie uczynili, jesteśmy czyści. Wirklich? Rzeczywiście? Verlogene Gesellschaft. Zgubione pokolenie. Eigentlich haben sie ihren Bruder auf dem Gewissen. Mają brata na sumieniu. Wehe, wenn deine Sünde dich findet. Wehe, wenn deine Sünde dich findet. Biada tobie, jeśli dopadnie cię twój grzech, który popełniłeś, czyli denn, przypomnisz sobie o tym. Denn das merken sie jetzt. I teraz zaczynają to zauważyć. David hat sie hinbringen. Do tego momentu mieli być doprowadzeni. Gott hat die Ungerechtigkeit deiner Knechte gefunden, sagen sie. Bóg odkrył niesprawiedliwość sług twoich, mówią. Das ist einmal wie ein Mensch vor Gott kapituliert. To jest jakby moment kapitulacji człowieka przed Bogiem. Und das ist auch andermal, wenn das Volk Israel den erkennt, den sie einmal durchstochen hat. I to obrazuje nam właśnie to przyznanie się do winy i rozpoznanie tego, którego przebodli. Und dann kann Izrael. Und dann kann er nicht mehr an sich halten. I nie mogą się już, nie może się powstrzymać. Kapitel 45. 45 rozdział. Da sagt er. To mówi Józef. Seine Stimme mit Weinen. I mówi płacząc. Da gibt er sich erkennen. I daje się poznać braciom. Ich bin Josef. Jestem Józef. Und gleich der zweite Satzteil. I ta druga część jego wypowiedzi. Lebt mein Vater noch? Czy ojciec mój żyje? Da sind seine Brüder total bestürzt. Ale to totalnie zaskakuje jego braci. Jetzt kommt Vergeltung. Teraz przychodzi odpłata. Erinnern wir uns gestern, 2. Thessalonicher 1. Przypominamy sobie wczoraj 2. Thessaloniczan, 1. rozdział. Der Jesus kommt. Pan Jezus przychodzi. Er wird Vergeltung geben, die Gott nicht kennt. I odpłaci tym, którzy nie znają Boga. Was macht er jetzt mit den Brüdern? Co on teraz, Józef, czyni z braćmi? Es ist Gott sei Dank, werden auch Leute aus Israel umkehren. Również i Bogu niech będą dzięki, zawrócą pewni ludzie z Izraela kiedyś. Werden sich vor Gott erkennen. Rozpoznają swój stan przed Bogiem. Dass er der ist, und dessen Ungerechtigkeit wir bezahlen müssen. Er bezahlen musste für uns. Że jesteśmy tymi, za których on musiał zapłacić po prostu sprawiedliwie. Ich will das lesen. Chciałbym to przeczytać. Die Strafe. To jest Izajasz 53. Zu unserem Frieden lag auf ihm. Kara dla naszej. Izaja 53. Izajasza 56. Właściwie 5 i 6 wiersz. Izajasz 53 to jest: lecz on zraniony jest za występki nasze i starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Und dann sagt er etwas Wunderbares. I mówi Józef coś wspaniałego. Deshalb bin ich nicht hier. Dlatego jestem tutaj. Keine Vergeltung. Nie będzie to żadną odpłatą teraz dla was. Betrübt euch nicht. Nie zasmucajcie się. Zürnt nicht über euch selbst. Nie gniewajcie się na siebie samych. 45, vers 5. Nie czyńcie sobie wyrzutów, tak, dziękuję. Dass ihr mich hierher verkauft habt. Że mnie sprzedaliście tutaj. Ich sag das mal in meinen Worten.
Gott wusste das alles. Ja powiem to teraz swoimi słowami. Bóg wszystko wiedział, że tak to będzie. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Bo dla zachowania życia to Bóg przysłał mnie tutaj. Gott hat in allem einen Plan. Bóg ma we wszystkim plan. Jetzt sagt er, zwei Jahre sind schon die Hungersnot da. Dwa lata już jest mu gut. 13 Jahre wurde, war es, als er König, als der Pharao ihn hochholte, als Zweiten in seinem Land. I wcześniej Bóg powołał, Faraon go powołał na tą pozycję. 7 Jahre waren Überfluss. 7 lat, jak wiemy, było urodzaju. 2 Jahre Hungersnot. 2 lata już teraz sind schon vorbei. Już minęły tego głodu. 22 Jahre sind vorbei. Łącznie 22 lata minęły. Und Gott hat mich vor euch hergesandt. Ale Bóg przysłał mnie tutaj przed wami. Um euch einen Überrest zu setzen auf der Erde. Aby zachować resztkę na tej ziemi. U nas jest, niestety w 7 wierszu jest, Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie. A tu powinno być zapewnić wam resztkę. Czyli taką ostałość, resztkę. Es war nicht ihr. Gott war es. A więc to nie było jakby z was, jakby, tylko Bóg to sprawił. Und jetzt gibt eine Botschaft an Jakob. I teraz jest to poselstwo do Jakuba. Jakob, wir erinnern uns. Jakub, przypominamy sobie, musste seinen einen Sohn aufgeben. Musiał pozbyć się syna. Von seiner Lieblingsfrau. I to od tej swojej ukochanej żony. Jetzt danach musste der den zweiten, den Sohn abgeben. I kiedy stracił Józefa i kiedy posłał już, zgodził się na posłanie Benjamina. Und was da in seinem Innern vor sich ging, finden wir in Kapitel 42, 38. I co działo się w jego duszy, możemy odnaleźć w 42 rozdziale, 38 wiersz. Doprowadzicie mnie, osiwiałego, ze zmartwienia do grobu. 42, 38, nie mogę lesen. Ich habe gelesen. Ah, okay. Nur den letzten Satz. Nee, mein Sohn soll mit euch hinabziehen, denn so. Ja. Und begegnet ihm ein Unfall auf dem Weg, auf dem ihr zieht, so wird ihr mein graues Haar mit Kummer hinabbringen in die Schuld. Ja. Nie pójdzie syn mój z wami, 38 wiersz, gdyż brat jego umarł, a on jeden tylko pozostał. Jeśli by go więc spotkało co złego w drodze, którą pójdziecie, doprowadzicie mnie osiwiałego ze zmartwienia do grobu. Das wäre für Jakob wirklich das totale Ende gewesen. To byłby właściwie koniec dla Jakuba. Und letztlich hatte Gott nicht nur plan mit den 12 Söhnen. I tak naprawdę ostatecznie Bóg nie miał planu tylko z tymi synami, sondern 12. Auch mit Jakob. Ale również z samym Jakubem. Und wir staunen, wenn wir diese Geschichte sehen. I dziwimy się i podziwiamy to, patrząc na tą historię. Wie Gott Geschichte schreibt mit dir und mit mir. Jak Bóg pisze historię z tobą i ze mną. Manchmal gehen Leute durch tiefstes Leid. Bo czasem ludzie przechodzą przez głębokie cierpienia. Und wir wissen nicht warum. A my nie wiemy dlaczego. Diese Liedschreiber. Ten pisarz tej pieśni. Von dem Lied, was wir gesungen haben. Z tej pieśni, którą śpiewaliśmy wcześniej. Der hat 4 Kinder auf einmal verloren bei diesem Schiffsunglück. Stracił 4 dzieci w katastrofie morskiej. Und er hatte einen Jungen vorher verloren. Jahr davor. I jeszcze wcześniej ein Jahr vorher. I jeszcze jeden rok wcześniej jeszcze najmłodszego stracił. Und als er dann diese Nachricht von seiner Frau bekam bei dem Schiffsfahrt nach Europa. I teraz, kiedy otrzymał tą informację od swojej żony podczas tej podróży morskiej, do Europy, dass alle Kinder umgekommen sind. Że teraz te wszystkie jego dzieci już zginęły. Nur ich gerettet. Tylko on został jako uratowany. Schreibt die Frau. W sensie żona pisze do niego, ja się tylko uratowałam, pisze do niego. Was soll ich tun? Co ja mam czynić? Da macht er sich gleich auf den Weg, reist hinterher. To zaraz rusza w drogę i jedzie. Und dann fragt er den Kapitän unterwegs, können Sie mir die Stelle zeigen, wo das Unglück war? I dostaje się do kapitana i mówi, czy może mi pan pokazać to miejsce, w którym to się stało? Dann kommen Sie da vorbei. I przybywa na to miejsce. Dann geht er in seine Kajüte. Idzie do kajuty. Und dann dichtet er dieses Lied. I pisze tą pieśń. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ich weiß nicht, wie es im Polnisch heißt. Błogo mi w Panu mam wieczne dzieło. Vielen Leuten zum Trost geworden. To jest pieśń, która pocieszyła niejedno serce wierzące. Es ist so, als ob Jakob geschrieben hätte viel später. To jest tak, jakby Jakub napisał później. Zum Heil wurde mir bitteres Leid.
Ku mojemu ratunkowi to wszystko cierpienie przyszło na mnie. Du zogst liebevoll meine Seele aus der Vernichtungsgrube. Ty, o Boże, wyciągnąłeś duszę moją z dołu zagłady. Ein Mann, der so oft andere betrogen hat. Ten człowiek, który tak często potrafił innych oszukiwać. Der selbst auch betrogen wird. Który sam został oszukany. Der von seinen eigenen Kindern betrogen wird. Który przez własne dzieci został oszukany. Der eigentlich sozusagen wirklich nichts mehr hat von der Lieblingsfrau später. Który nie miał i nawet i tego od swojej żony, co mu pozostawiła, czyli tych dwóch synów. Der hört auf einmal die Botschaft seines Sohnes. I teraz słyszy poselstwo swego syna. Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Bóg uczynił mnie panem całego Egiptu. Dann kommt er zu Josef. I przychodzi do Józefa. Und dann geschieht etwas ganz Beeindruckendes. I teraz jest coś niesamowitego. Jakob segnet Pharao. Jakub błogosławi Faraona. Wer ist der größere? Kto jest większy? Immer der, der segnet. Tylko zawsze ten, który błogosławi. Das geringere wird vom größeren gesegnet, sagt der Hebräerbrief. List do Hebrajczyków mówi, że mniejszy przyjmuje błogosławieństwo od większego. Gottes Wege mit Jakob sind einmalig. I drogi Boże z Jakubem są jednorazowe. Er segnet den Pharao. On błogosławi Jakuba. Faraona, przepraszam. Dann segnet er die beiden Söhne Josefs. Następnie błogosławi obydwóch synów Józefa. Mit gekreuzten Händen. Skrzyżowanymi rękoma. Wieder wird der geringe, der jüngere gesegnet. I znowu ten młodszy jest błogosławiony. Und dann am Ende. I na końcu. Heißt es hier. Jest tutaj napisane. Israel betete an am Kopfende seines Bettes. Wsparł się z uwielbieniem o wierzch laski swojej. Ihr Lieben, wir haben ganz kurz nur berührt. Kochani, my tak krótko mówiąc, żeśmy tylko dotknęli tego tematu. Die Leute, die uns in Gottes Wort berichtet werden. Ludzie, którzy są nam przedstawieni w Słowie Bożym. Abraham. Abraham. Ein Mann des Glaubens. Mąż wiary. Der auserwählt wird. Ten, który został wybrany. Isaac. Isaac. Das war der Sohn. To był syn. Wir sind zur Sohnschaft geführt. Myśmy też dostąpili synostwa. Und Jakob. I Jakub. Und wir können sagen, das ist der Mann. Możemy powiedzieć, to jest ten mąż. Der unendlich große Gnade erlebt hat. Który niepojęcie wielką łaskę doświadczył. Und wir können sagen mit Jakob. Możemy powiedzieć z Jakubem. So wie wir auch. Tak samo jak i my. Traurige Geschichte. Smutna historia. Herrliches Ende. Ale cudowny koniec. Warum ist das geschrieben? Dlaczego to jest napisane? Zu unserer Belehrung. Dla naszego pouczenia. Und das ist eigentlich gilt in alle Ewigkeit. I to jest ważne i dotyczące nas na całą wieczność. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Bo Słowo Boże trwa na wieki. Wenn diese Geschichten auch über die Familien. Nawet i ta historia o rodzinach. Nicht immer so ganz positiv waren. Chociaż nie były one, nie są zawsze pozytywne. Dann soll das uns motivieren. To powinno nas to zmotywować. Daraus zu lernen. Aby coś z tego się nauczyć. Zum Guten. Ku dobremu. Wenn die Dinge in unserem Leben mal nicht so laufen, wie wir das wollen. Bo jeśli rzeczy nie biegną w naszym życiu tak, jak my chcemy, czy powinny biec. Immer bewusst sein. Powinniśmy być świadomi. Wir haben einen Gott im Himmel. Mamy Boga w niebie. Der hat ganz andere Wege oft mit uns. Że ma On inne drogi i plany z nami. Amen. Amen. Oh,
Tak.